I witamy wszystkich widzów, sesja 29, Róża i Kły, cała ekipa w komplecie. Jak widać jest ramka zrobiona, znaczy moi gracze jej nie widzą, zobaczcie sobie później, ale ramka z finału. Gniewpiewicz skreślony, no bo nie będzie brał udziału dzisiaj. Ale jeszcze żyje. Nic nie mówi, że zginie. Żyje Gniewpiewicz i ma się dobrze. Po awansie. Do czasu. No, wiadomo. Najlepsze było po prostu uważać na niziołki do ostrzeżenia. Takie nie wiadomo, takie z dupy po prostu, nie wiadomo skąd. Uważaj na niziołki. Myślałby kto. Aha. Czyli co, czy dzisiaj nie trzeba rzucać, Michał, po prostu masz dwa dodatkowe punkty szczęścia? 50% na to, że będzie miał 2 punkty szczęścia. A nie zostały dwa numery. Chyba jeden i jego numer. A nie rzuciłem. Nie, a nie rzuciłem właśnie tego ostatnio, tego bocznego? Nie, były 3, więc boczny wyrzuciłeś i został jeden, który nic mu nie daje i jeden, który daje mu 2 punkty przeznaczenia, więc masz 50% szans, że wrzucisz albo jedno, albo drugi. To będzie miał 2 punkty. To rzucę po prostu, kaszustką tak. I 4, 5, 6, Michał, to jest twój ten. I 6. Proszę. 6 i... To pełen restart, do następnej sesji zacznę znowu liczyć. W końcu. Doczekałeś się. Tak, to też 20 sesji, Michał, trzeba było przejść, wiesz? Dzięki. Tak. O, nie otworzyłem sobie waszych postaci jeszcze. Tak wszyscy czekali na to, Michał. Tak. Zdając szczęście, to od tych punktów w ogóle nie wykorzystam. Nie będzie okazji. Michał, punkty przeznaczenia. Czy masz 5 punktów szczęścia plus koszuleczka. Pancho ma... Właśnie, kurde, Grzesiek, ile masz punktów przeznaczenia? Wydaje mi się, że ja mam 0 punktów przeznaczenia. I właśnie też tak się zastanawiam, a... Bo na finałowej sesji jeden spalił chyba ostatni. Tak, to był ostatni, ten demon. Jak on się podnosił się 10 razy, żeby w końcu... Rzucić w sufit, tak, włócznie. Tak, ale posłuchajcie, ale to zakończenie kampanii, ja nie dałem punktu przeznaczenia. Nie, nie dostaliśmy punktu przeznaczenia. No, nic takiego nie mówiłem. Bo ja też straciłem właśnie 1 punkt przeznaczenia i mam... Bo miałeś 4, tak? Tak. Po prostu poprawiliśmy tam punkty na tym demonie. Jak najbardziej się należy, no. To jeżeli nie dają, to przepraszam, to poprawiamy. Oczywiście dostajecie, po takiej długiej kampanii trzeba było ten punkt przeznaczenia za stworzenie tej świątyni jednak dostać. Więc Michał, poprawiamy na 4. No mam, bo ja nie skreśliłem tego pierwszego, bo nie miałem swojej karty. Czyli Grzesiek masz 1. Tak. I koszulka. Otfried. Fried. Nie. 3 normalnie, 1 z amuletu. Tak. Koszulka? Tak, i koszulka. Jest. I Gloria. Aha, i Gloria też poprawiamy. Kurde, 3. 3. Dorobiłaś się z tego jednego. No. Nie potrzebuję waszych koszulek. Wiedziałaś, kiedy uciekać. Zamieniać się w demon. Wiesz to nie, to jest to motto, gdzie są konie i... Bo nie chcę stracić punktu przeznaczenia. Okej. Robert, a weź spróbuj może autofokus sobie skasować w kamerze, bo co chwilę właśnie ciężko jest z tym. Dobrze. Dobra, to jest to i chyba, wydaje mi się, że chyba wszystko mamy. Nie, kwestię rozwoju, wszystko zrobiliśmy, prawda? Tak, ja jestem zawieszony cały czas. A ty tak. Co, Grzesiek mówi, że nie? Gdzie moje zaklęcia? O, jaki kot, super. Przepraszam, bo drzwi drapała tak, że miała i... Tak. Balkonu. A, zaklęcia! A nie miałeś poczytać sobie właśnie? Poczytałeś sobie, Grześku? Że jaką ścieżkę chcesz? Nie. Nie uśmiechnięty. Nie. Czuję się znowu jak na tym, jak na polskim. Przeczytałeś lektura? Miało być na dzisiaj. Grzesiek, wiesz co? Sam jesteś mistrzem gry. Wiem, ale na moją defensywę. Dawaj ten. Tak, co mi przeszkadzasz. Na zdrowie. Dziękuję. Napisałem 2 strony. Ale czego? No, co tego, co mi kazałeś przygotować. Aha, mówiłeś, no dobrze, że mam ale no sam. Ale zaklęcia nie masz. Ale nie mam zaklęcia, więc napisałem to, ale nie mam zaklęć. Moja defensywa. Dobra, twoja defensywa, okej. Okay. Jak na polskim, ale też się przyniosłem. Nie, no dobra, ale to słuchaj, to tak na szybko, no nie wiem, to czy chcesz teraz, czy chcesz... Dobra, to zaczynaj, bo gdzieś tutaj otworzę sobie zaraz i wybiorę, dobra? Możemy spokojnie zaczynać, zaraz się dogrzebie, no. Ale nie będziesz skupiony. Potrzebuję twój fokus. Popłakałem się ze śmiechu. Dobra, a będziemy się bić? Aj, słuchaj, a jak zaczniecie się bić, to nagle będzie czekaj, bo ja nie mam zaklęć. No tak, muszę być wiedział. Bo ty masz w ogóle, masz zdolność, masz magia kapłańska, Myrmidia, jak nic. No Grześku, no to może po prostu, słuchaj, weźmy po prostu te podstawowe Myrmidii, a sobie będziesz ewentualnie uzupełniał, które będziesz chciał. Dobra, ale w trakcie walki, jak będę chciał, to mogę sobie uzupełnić. Nie, w trakcie walki już nie, tylko że główną ścieżkę Myrmidii z podręcznika głównego dostajesz. Ale potem będę mógł zmienić, jak sobie znajdę tą moją. Co za dziad. No jeśli użyjesz już tych zaklęć tego, to już ich nie będziesz mógł stracić. A będę miał oba? Ale możesz wykupić, za 100 możesz wykupić brakujące zaklęcia, więc spokojnie, to nic straconego. Nie, to ja nie. Powiedz mi tylko, Michał, tak ogólnie, nie przejmuj się, nie przejmuj się. No. Powiedz mi, na której stronie w Tom of Salvation są te ścieżki? Już pewnie, zaraz powiem. Już. Księga Zbawienia w ogóle niedługo wychodzi po polsku w końcu. No właśnie, polecamy. Doczekaliśmy się. 226. Okay. To czyli jest, tak na końcu. No. Już preordery już były, nie? Teraz. Wystartowały. Teraz. Tydzień temu. Tak? Tak. O, i masz tutaj 3 ścieżki. Myrmidia Mściwa, Myrmidia Kapitan i Myrmidia Dowódca. Myrmidia Mściwa mi się podoba. Mściwy chyba nie. Nie, raczej dowódca albo kapitan, no, zobacz. Tak właśnie nie wiem, czym się różni kapitan od dowódcy właściwie. Jeden i drugi jest dowódcą. Commander może od floty, ale chyba na tych Myrmidach ma nie za bardzo od żeglugi. O, mam, już jestem. To nie, to jest Manan. Cholera jasna. Zawsze się wepchnie jakiś obcy. Jest, dobra, błogosławieństwo Furii. No i to jest Petty Match. Tak, to jest magia prosta. Dobrze, zaczynajmy. Ja to sobie będę przeglądał. Będę potrzebował nagle, bum. Ale żeby była jasność, jak powiem już jedną ścieżkę, to już będzie jedna ścieżka, nic nie zmienia, dobra? Dobrze, w porządku. W takim razie już możemy sobie zaczynać. Jak powiedział sam kapłan, w takim razie posłuchajcie wstępu Gloria, Pancho, Otfried i Diego, ale także Kirsten z małym Carlosem i Ulfman. Spotkali się na Boskiej Skale po kilku miesiącach rozłąki. Nadrobienie zaległości przy obiedzie szybko zostało zakończone przez wieści od 2 teologów Myrmidii, którzy przez pół roku starali się odszyfrować zapiski z pergaminów Ciemnej Damy. Jak się okazało, to przepowiednie końca świata, lecz takie, które ciężko jest zbagatelizować. Do pełnego odkodowania treści potrzeba 4 źródeł. Dotychczasowe 2, czyli Księga z Elfijskich Ruin oraz Księgi Biblioteki Dawnego Zakonu Tora, pozwoliły poznać tylko niewielki procent treści. Brat Carlos oraz Wigo są pewni, że pergaminy przedstawiają przebieg dziesiątek bitew rozgrywanych na całym świecie. Ich wyniki, które można by wykorzystać obecnie, wciąż pozostają jednak zagadką. Jedno odkrycie sprawiło, że Pancho kazał zabarykadować wejścia do sali i postawić przy nich straż. W tekstach wymieniono go z imienia i nazwiska, co może oznaczać właściwie tylko, że był ostatnim nosicielem tych świętych pism. Lecz w tych samych rozdziałach przedstawiono także człowieka o godności Giselbrecht Geboyer, Imperialnie brzmiące nazwisko nic niestety nikomu nie mówi i pozostaje zagadką, tak samo jak powód, dla którego w ogóle tego człowieka tak tam wymieniono. Nasza dzisiejsza przygoda rozpoczyna się o świcie na dziedzińcu Boskiej Skały, gdzie właśnie Pancho przygotowuje niezbędne elementy do przeprowadzenia chrztu. Obecnie są dwaj akolici, mający pomagać w tym rytuale przejścia. Pancho jest właściwie jeszcze sam z dwoma akolitami. Tak. Chciałbym jedną rzecz małą, jeśli mogę zadeklarować wstecznie, dlatego że skończyliśmy jeszcze wieczorem, że chciałem rozesłać z samego świtu moich akolitów do najbliższych wiosek, dosłownie tych zupełnie najbliższych. Ja pamiętam. I zaprosić wszystkich, kto chce po prostu na poranne chrzciny, żeby mieć ludzi i że zapraszam na obiad, który będzie uroczysty obiad wszystkich, którzy chcą po prostu dołączyć do tej szczególnej uroczystości. Mówię o wieśniakach, o moich wiernych. Co o wieśniakach? Mówię o wieśniakach, o wiernych, którzy po prostu są najbliżej świątyni. Aha. Czyli takie wioski, które można osiągnąć w ciągu 2-3 godzin marszem. Dobra. Tylko tak, nie dostałem od ciebie właściwie treści tego afiszu. Ale to nie jest awisz ten rekrutujący. Aha, okej, dobra. Mówię o zaproszeniu na chrzcinę. Aha. No kurde, musieli chyba przed świtem jeszcze wyruszyć, co? Tak, no dokładnie, niech wstają mnogo. Znaczy rano modlą się mnogo i marsz. Nie ma lekka. Tak. Rzućcie pracę na polu. Tak. Darmowa wyżerka. Tak, darmowa wyżerka. O kurde. Okej. Dobrze. Może kogoś przekonania. Dobrze. Posłuchaj, i idzie do ciebie na razie sam Diego. Kroczy przez dziedziniec. Ja. Panczu, jest taka sprawa. Musimy przenieść chrzciny. Nie mogą się odbyć dzisiaj. Jest jeden mały problem. Nie mamy ojca chrzestnego. Kandydata. Nie mogę jednocześnie być tym. No właśnie. Nie mogę być podwójnym ojcem. Co? Kapłanem i ojcem chrzestnym. Wydałoby też jakoś to uświetnić tą... To jest zapraszając jakichś znaczniejszych gości. Czekaj, matka chrzestna? On się moglowi. Ja tam nie mam. Ona o tym wie? No jakoś nie było. Nie jest taka kobieta. Właśnie to twoje planowanie, tak. Wszystko na raz, ale nie ma... Robimy też wszystko. Chrzciny jutro, ale... Gdzie jest ojciec? Gdzie jest matka chrzestna? Gdzie są goście? No... Idzie taki tabut wieśniaków. Najważniejsza jest nasza wiara, a nie formalności. To nie dziś. Darmowy obiad. To już pospraszałem. Może, ale tradycje i obyczaje też są ważne, jakby je patrzeć. No zgoda, ojciec Carlos i ojciec Wigo. To jest ojciec. Mało ojców masz? Właśnie. Gdzie się nie odwrócisz, to jakiś ojciec. Tak, gdzie nie spluniesz, to ojciec. Słuchajcie, idzie Otfried zaspany strasznie, bo to skoro świt zerwany na chrzciny. Musimy robić to tak wcześnie rano. Wszyscy narzekają. Ten, że nie ma ojca, ten, że jest rano. Czujcie się trochę. Do cholery. Ale w co mamy się wczuć? Chrzciny twojego syna, którego nie odebrałem porodu. Bo szlajałeś się po jakimś morzu. Tylko ojcy chrzestny. Kto może być ojcem chrzestnym? Otfried. Jesteś ojcem chrzestnym. O nie, jeszcze co? Złodziej ma być ojcem chrzestnym? Ojcem chrzestnym? Nie jest złodziej, tylko akrobata i mistrz świątynny. Weź już nie przesadzaj. Powiedz, kiedy ostatni raz Otfried coś ukradł? No? Chodzi ci o tą księgę... Mam tą bułkę, którą ten... Ostatni raz coś ukradł heretykowi tylko po to, żeby wykryć spisek. Nie jest złodziejem. Kiedy go poznaliśmy, niczego nie ukradł. Nie ukradłeś niczego, chłopcze. Nie. W ogóle nie. Puść na mnie. Wiesz co? Rzucam prawdomóstwo. Rzucam teraz do mózgu, teraz będę kłamał. Nie jesteś kapanem Wereny. Cholera, jasne. Słuchajcie, Gloria idzie razem z... Niną. Z Niną, tak. Także dobrze by było przełożyć to kilka tygodni. Może tydzień, tak? Co przełożyć? Jakie kilka tygodni? Oh. Myślałam, że wyruszamy. Wyruszamy do Erengardu, nie mam czasu na te rzeczy. Trzeba przeprowadzić uroczystość, najważniejsza jest nasza wiara. Później będziemy zajmować się rodzicami wszystkimi. Dobrze, ale moment. Znaczy jak później? No mówię, Otfried będzie ojcem chrzestnym, ona będzie matką. Ale ja się nie zgadzam na to, żeby Otfried był ojcem chrzestnym. Nie miał bierzmowania. No nie, bez urazy Otfried, nie? Ja mam być matką chrzestną? Być matką? Ja mam być ojcem kogoś. I siostrą, i matką? Ja staramy się już jakiś czas. Diego? Ale chwilowo matką chrzestną. Okej. To wasze prywatne sprawienie. Słuchaj, chciałem cię prosić, żebyś została matką chrzestną mojego syna. O. Jestem dość zaskoczona. Rozumiem, że matka chrzestna ma obowiązki. Również religijne. Również religijne. Zdycham ciężko. Do spowiedzi musisz iść. Tylko nie do mnie. Dobrze, będę zaszczycona. Co na to Kirsten? Rozmawialiśmy o tym mniej więcej przez blogę raczej. Nie ma nic przeciwko. Raczej nie wiem, nie pamiętam. Dobrze, w porządku, ale z tego co słyszałam, ten chrzest ma się odbywać dzisiaj, ale jednak nie dzisiaj. Panczo podobno rozesłał jakieś zaproszenia do okolicznych wiosek. Niedługo będziemy mieć tu tabor ludzi, którzy przyjdą na... Nie, myślałem do samego rana, ma rację, jak nie ma wyprzedzenia w czasie, to pewnie przyjdzie kilka osób. To zmienia faktu, że przyjdą i będzie uroczystość, więc wybierz sobie ojca chrzestnego. Kogo miałeś na myśli, Diego? Myślałem, żeby napisać do Gniewpiewicza z propozycją, czy by się nie zgodził. To Gniewpiewicza odbyło się? Tego SBK? Czemu? Przepraszam? Nie. A kto to jest SBK w ogóle? Służby bezpieczeństwa. No, służby bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa Kislewu, SBK. Rozumiem, że nam, pomógł nam i muszę przyznać, ale że cieszyłam się z tej współpracy. To jest jakby nie patrzeć Herold Sadycy. Ale wiem, ale jest tym członkiem Urzędu Bezpieczeństwa, wywiadowcą. To naprawdę nie jest moralna osoba, która może zostać czymkolwiek ojcem. Też z drugiej strony pomógł nam. Dobrze nam się współpracowało. Widziałeś nasz kislewski film? Wszyscy się nas bali. Wiem, ale jest sojusznikiem, ale nie jest materiałem na... I teraz on będzie ojcem chrzestnym, ja będę matką chrzestną, wyobraź sobie, tego dziecka nikt nie tknie. Na rodzice akurat. Wiem, ale jest kislewitą i nie jest wiernym Myrmidii, no. To jest uroczystość religijna, która ma wprowadzić to dziecko w świat Myrmidii i otoczyć je jej łaską. Nie będzie mi jakiś heretyk wierzący w innych bogów się kręcił i udawał ojca chrzestnego. Akolici aż talerz jakiś upuścili z opłatkiem. Może ciszej. Nie. Dobrze. Sprawa wygląda tak. Nie możemy tego przełożyć o kilka tygodni, dlatego że musimy wyruszać za tym tropem do Erengradu. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś o tych zwojach. Może spróbować powstrzymać to, co się dzieje, jeśli przepowiednia jest prawdziwa. Więc szczerze mówiąc, w tej świątyni nie sądzę, że powinniśmy tutaj siedzieć jeszcze 2 tygodnie. Tylko zacząć coś w końcu robić. Widzisz, że idzie Kirsten. Cisza. Widzisz, że idzie Kirsten. Troszkę jest lepiej ubrana, niesie dziecko w beciku. Dzień dobry wszystkim. Kirsten, witaj. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Trochę zdenerwowana, ale... Wszystko dla małego Carlosa. Jeszcze śpi, ale zaraz się pewnie obudzi. A Diego tutaj wspomniał, że chciałby przełożyć uroczystość. Nie wiem, czy o tym słyszałaś. Słucham? No, czyż nareszcie. Zdurniał, stary? Myrmidia pokarała mnie takim durnym chłopem. No co ty, że kurde... Przygotowane wszystko, kapłan, zobacz, wszystko porozstawiał, ludzi pospraszał. No. Ale nie ma ojca chrzestnego. A dziecko będzie żyło bez opieki boskiej? Bo nie ma ojca chrzestnego, to jest jego argument. Naprawdę. Diego poprosił mnie, żebym była matką chrzestną. Zgadzasz się z tym? Gloria, nie wyobrażam sobie kogoś innego, skarbie, żeby był ktoś inny matką chrzestną. Przepraszam, myślałem, że to było ustalone. Ja miałem z tobą porozmawiać. Myślałem, że to było wcześniej. Nie? Przepraszam. Nie, skarbie. Będę zachwycona po prostu, jeżeli będziesz mogła być matką chrzestną dla naszego dziecka. Tak, w takim razie zgadzam się. Problem jednak jest z ojcem chrzestnym, no bo Pancho będzie prowadził ceremonię. A Otfried podobno nie jest dobrym kandydatem, bo kiedyś był złodziejem. Gloria złapała Otfrieda za ramię, przyciągnęła go obok siebie. Proszę bardzo, już jest. Chrzcimy dziecko teraz. I już dawno... Kirsten, mówisz, złapała go, tak? Tak, ona go tak złapała, go przyciągnęła bliżej, że ma tutaj stać i tu jest, proszę bardzo, tu jest msza teraz. Otwit, obudź się trochę. Znaczy, będziemy gotowi jakoś za godzinę, już się schodzą goście. Kapłan jeszcze zaklęcia wybiera z księgi wojny. Uczy się tekstu, nie? Dobra, chrzciny. Zaraz, przez jakie... W księdze wojny tak szuka ten modlitwy do chrzciny. Pancho, przez cecha! A, w mordę. Na C. Cicha. Diego, dlaczego chcesz chrzcinę przesunąć? Co ty w ogóle? Chciałem zaprosić Gniewpiewicza, prosić o bycie ojcem chrzestnym. No jakoś to uświetnić jakoś znaczniejszym gościem. Znaczniejszym od Otfrida? No właśnie, znaczniej. To może w takim razie dziadek Otfrida, Ulfman. Jak nie, Otfried, tylko starszy. Nie wiem, czy ojciec, czy dziadek... Powiedz to wprost. Jest wyznawcą Myrmidii, bo Pancho znowu mi się rzuca, że to musi być wyznawca Myrmidii. Zgadza się. Ale może ojciec Wigo by się zgodził. Jak myślisz, Kirsten? Dobrze. To poważny, stateczny człowiek, który można go wyrzucować. Kirsten, tak wziąłem jeszcze za flaki w bok. Było to następne. Jeżeli musi być, no to trudno. No ja rodziny właściwie nie mam. Moi wszyscy przyjaciele umarli w Essen, ale nie wspominajmy już o tym więcej. I wolałabym po prostu kogoś, kogo znam. Otwierda trochę poznałam. Ulfman też się mną zaopiekował. Jak się uda, to ich pomścimy. Oby, Diego, skarbie mój, oby. No dobrze, to może pójdziemy zjeść jakieś śniadanie, jak Pancho się przygotuje w tym czasie. No i będziemy zaczynać, jak to jest za godzinę. Tak, wszyscy za? Za mną. Wszyscy za? Mną. Dobrze. Dobra, to w takim razie idziecie sobie jeszcze coś zjeść. Akolici szykują poczęstunek, który jest na pochrzcie. O, jak to wszystko ładnie. O, nie mamy dużo ludzi, ale Pancho pomyślał, że warto było, żeby jednak to było nieco bardziej uroczyste. Oczywiście. Dziecko mojego przyjaciela. Powiedział Pancho do siebie, stojąc na dziedzińcu, a wy, będąc w stołówce, jakoś to usłyszeliście. Właśnie sobie dobrałem coś takiego, że każdy, kto jest w zasięgu mojego wzroku, może usłyszeć mój głos. Okej, dobra. Nie zamknęli się drzwi za sobą, jednak to usłyszeliście. Dobra, to co? Czekamy. Tak, ja każę... A co z tym ojcem chrzestnym? A właśnie, ojciec Wigo podobno, tak? No to... Idę do tego, do Wigo. Dobra. Diego, idziesz do dormitorium i akurat widzisz, że mijasz się z nim na korytarzu, zamyka swoją celę. O, pan Diego. O. Właśnie szedłem na chrzest. Właśnie swoje chrzest. Miałbym prośbę do ojca. Jak czy zgodziłby się ojciec zostać ojcem chrzestnym mojego dziecka? Ja? O, bardzo bym był zaszczycony. Ojej. To cała przyjemność po mojej stronie, bardzo mi miło. Tak, oczywiście. No dobrze, no, świetnie. Chodźmy, mam nadzieję, że się nie zaczęło, że nie czekaliście na mnie. Nie. Akurat jesteśmy w trakcie szykowania się tak. Aha, no dobrze, ale... no to chodźmy w takim razie. No, bardzo mi przyjemnie, to będziemy musieli napić się wina potem. Oczywiście. Panie? Tak. To będzie Myrmidia Kapitan, czyli kapitan, ścieżka kapitana. Dobrze, w porządku. Pamiętacie, jak wybrał, to już nie może zmienić. Tak jest. Kapitan, Myrmidia. Myrmidia. Zamienimy sobie. Kapitan Myrmidia. Kapitan Myrmidia. Brzmi jak tytuł jakiegoś tego filmu pirackiego. Tak, Kapitan Myrmidia. I jej majtkowie. Wychodzicie na dziedziniec Diego. Pancho stoi nad księgą. I tak Wigo podchodzi do ciebie. Nie wziąłeś wezwania furii? Nie, wolałem jednak ścieżkę kapitana. Jest mieszaniną bycia przywódcą podczas bitwy oraz bycia świetnym wojownikiem. Gdzieś pomiędzy jest moje miejsce. Ale wiesz, wszyscy twoi sojusznicy lepiej wtedy walczą za cięcie. Wiesz, furia. Tak, ale ten kapitan też ma niektóre z tych zakręć, więc to się miesza. Wielebny, coś pomóc w sprawie jeszcze chrztu? Tak, jakbyś mógł podejść tam do nich i upewnić się, że ojciec i matka chrzestna są ustaleni raz na zawsze. Znaczy patrzeć na Diego, ja dowiedziałem się, że ja mam być ojcem chrzestnym. Doskonale, w takim razie upewnij się, że pozostaniesz nim, że nikt nie zmieni zdania. Postaram się zrobić co w mojej mocy. Wielebny, potem chyba mamy po chrzcie rozmowę, tak? W sprawie znaków na pergaminach, tak? Tak. Tak, dobrze pamiętam. To bardzo ważne. Tak. Dobrze. Jesteśmy gotowi? W zasadzie tak. Dobrze. A gdzie w takim razie dzieciątko? I matka chrzestna, i matka? Słuchaj, każe jakiemuś akolicie zabić w dzwon. I tak to rozpoczniemy. Dobra. Mhm. Moi drodzy, w takim razie rozpoczyna się uroczystość. Dzwony zabiły. Wychodzicie ze stołówki. Kierujecie się na chrzest. Słońce już zaczyna powolutku docierać do niższych partii murów. I to już jest znak, że Myrmidia zagląda powolutku na teren dziedzińca. I zebraliście się wszyscy. Ulfman także dołączył. Kirsten z Diego stoi na samym środku. Obok stoi ojciec Wigo oraz Gloria. Z gości jest Ulfman, Otfried. Dwóch akolitów pomaga przy chrzcie. I to właściwie... Co uważnie? Ktoś się zszedł? Słucham? Czy ktoś się zszedł z tego zaproszenia? Chyba nie zdążyli jeszcze. Nie za bardzo. Zobaczymy sobie, Grześku, jak bardzo przekonałeś się w swoim zaproszeniu, że jednak mają się stawić czym prędzej. Mhm. I myślę, że zrobimy sobie to testem. Nie. I też nie nauka, strategia, taktyka. Zrobimy sobie to testem czytania i pisania. Jak to było pismo, to jest test na inteligencję, ale myślę, że możemy sobie dodać do tego plus 20. Za każdy stopień sukcesu przyjdzie K10 osób. Czy ja jestem na Roll20 wciąż? Nie macie. Logowało, cholera jest. No, już powracam. Broni i fale. A i oczywiście ubieram te twoje odświętne szaty. Tak, tak, nie, nie, to już takie. Jak to się mówi po angielsku, to idzie bez mówienia. Świetnie. Dobra, rzucam, uwaga. O. Dobra, i tak obarzu to do dupy. Spoko. 84. Dobra, i strata. Myślę, że jak to mają w takim poważeniu swojego kapłana. No tak. Nie no, słuchajcie, no rzeczywiście, tak możliwe, że nie zdążyli. Albo wiesz co, przerzucę to. Cholera. Jednak patrz, jednak chcę, żeby ktoś przyszedł. Dawaj, jedyny punkt szczęścia, dajesz. Mówiłeś, że ile mam? Inteligencja plus 20, 62, 2 stopnie sukcesu, dawaj 2K10. I będą dwie osoby, zobaczycie. Może K10 plus 5. 2K10. 13. O, możesz, kurde, słuchajcie. Ludzie, wiecie, trochę ludzi wbiega, biegną, zapinając ze swoje koszuliny na te drewniane guziki. Tam, słuchajcie, babki mężów swoich przyczesują jeszcze, bo się rozczochrali, spocili. Przybiegają, ściągają czapki. Pozdrowiony. Siadajcie. Witam się ze wszystkimi, usadawiam ich po kaplicy. No i zajmuję swoje miejsce. O nie, o crap, co mi się, nie, popsuł mi się ten ekranik. Robert zniknął. Czekajcie, bo jeżeli Robert się pojawi, to może mi się naprawi. Jest, naprawiło się. Jedziemy dalej. Czekajcie, wiesz co, to musi być na dworze, Grześku, nie w kaplicy. Tak? Tak, bo to pod gołym niebem. Słońce, wiesz. Tak. Dobra, to prowadzę ich na zewnątrz, akolitom każe i kapłanom ustawić ich tak, żeby wszyscy widzieli, co się będzie działo. Pochwalony. Gestem. Sprawdzam, czy akolici mają te elementy, które tam dałeś i tak dalej, żeby wszystko tam się zgadzało, liczę jajka. Tak, wszystko jest. Dobra. Dobrze, a w takim razie przywołuję do siebie rodziców oraz rodziców chrzestnych, no i oczywiście matka z dzieckiem. A nie rodziców chrzestnych? Nie ojców? Co? Nie, no jest matka i ojców. Ojców chrzestnych przywołuję, tak. Nie powiedziałem rodziców chrzestnych. Nie, chyba mi się wydaje, że powiedział rodziców chrzestnych. Dobra, nie chrzestnych. Dobra, podchodzą, tak? Podchodzą do ciebie, przecają przed punczem. Tak, ja zwracam się do wszystkich tutaj. Na początek chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych w naszym Orlim Gnieździe na Boskiej Skale. Szczególnie serdecznie witam rodziców chłopca, dumnego ojca i mego wieloletniego przyjaciela Diego Armando Juan del Estabana oraz jego piękną przyszłą małżonkę Kirsten Stufnasa. Witam również tych, którzy zdecydowali się zostać rodzicami chrzestnymi, ojca Wigo oraz Glorię Santiago. Witam również wszystkich wiernych, przyjaciół i tych, którzy przybyli obejrzeć pierwszy lot pisklęcia. Zgromadziliśmy się tutaj, by przyjąć młode piskle do naszego orlego gniazda. Carlos Miguel Dietrich przybył na świat w cień nadchodzącego zagrożenia i burzy z północy, która zalęgła nad Kislewem. W takich czasach najważniejszym jest pamiętanie, czego bronimy i dlaczego warto walczyć i umierać. Tutaj patrzę na dziecko. Młody Carlos zostanie wzięty pod orle skrzydła naszej opiekunki i obrończyni, a dłonie rodziców i chrzestnych staną się dla niego pomocą w pierwszych krokach na tym świecie. Składam ręce do modlitwy. Pomódlmy się. Myrmidio, patronko bitwy i mądrości. W tym, czego w Twojej łasce, tego tutaj dokonamy, uczyń nasze dłonie pewnymi, nasze umysły spokojnymi, a nasz krok niezachwiany. I teraz przywołuję matkę na środek. Dobra, Kirsten podchodzi. Przywołuje akolitów i cicho do wszystkich rodziców chrzestnych, żeby wiedzieli, co robić. Powtarzam, róbcie to samo, co ja. Biorę jajko. Tak, akolici podają. Jest przygotowane 5 jajek. Delikatnie głaszczę główkę dziecka i rozbijam to jajko na jego głowie, tworząc małe pęknięcie. Następnie noszę w powietrze i wypijam całą zawartość, a następnie skorupkę z bardzo dużym namaszczeniem składam do takiej miseczki, która trzyma kolejne akolita. Na tym? Dobrze. Teraz po kolei. Ojciec. Robię to samo. Powtórz dokładnie, co robię. No, rozbijam to jajko na głowie, tak? Nad głową. Dziecko. Wiesz co, wstrzymuje, nie musisz rozbić o jego główkę. Delikatnie, ale rozbij o jego główkę. Jak wszyscy wyznawcy Myrmidii ma takie wklęśnięcie tutaj malutkie. Ale niewidoczne. Ja no tak lekko, rozbijam palcak, nie? Tak, żeby nie uderzyć dziecka. Dobrze. Matka robi to samo, też wypija. Tak, no podążam za instrukcjami. Widocznie to jakiś obrzęd, którego nigdy wcześniej nie widziałam. No. Ojciec Wigo robi to samo. Nawet się nie skrzywdzi. Tak jak my pochłaniamy to życie, tak symbolicznie to dziecko pochłania siły życiowe, które przydadzą mu się w jego przyszłych walkach. Co oddalam akolitę ze skorupkami. Cofam się i znowu zwracam się już teraz do wszystkich. Diego i Kirsten, w waszych rękach spoczywa nie tylko życie waszego syna, ale też jego dusza. Przyjęcie Carlosa od naszej świętej wiary jest dopiero pierwszym krokiem. To na was, a w drugiej kolejności na rodzicach chrzestnych spoczywa odpowiedzialność za wychowanie go w wierze. Te pierwsze lata jego życia, kształtowania Orlątka zadecydują, kim stanie się. Każdy orzeł potrzebuje silnych skrzydeł, które pozwolą mu lecieć nawet wbrew potężnej wichurze. Potrzebuje mocnego dzioba, by bronić swych racji słowem i mądrością. I ostrych jak brzytwy szponów, gdy wszystko inne zawiedzie. Wszyscy tu jesteście świadkami tego ciężkiego obowiązku, jaki na siebie nałożyliście. Ufam, że młody, uśmiecham się, Pancho, wyrośnie pod waszym okiem na silnego i mądrego mężczyznę, który nie opędzi się od zainteresowanych kobiet. Amen. Akolici, pieść, czas na pierwszy lot. I przygotowuje się do zabrania dziecka od Kirsten, jednocześnie wraz z kapłanami odwijam dziecko, unoszę w powietrze, prezentując wszystkim i intonuję wraz z akolitami pieśń. Ćwicz codziennie, módl się mnogo. Linia jest jedyną słuszną drogą. Księga wojny poprowadzi. Myrmidia nigdy cię nie zdradzi. Po czym bardzo ostrożnie, ale podrzucam dziecko w powietrze, inicjując jego pierwszy lot. Łapię go z powrotem w ramiona. Na tym biorę bardzo delikatnie w ręce i wzywam akolitę ze świętym olejkiem. To akurat mamy ze świątyni Wereny. Namaszczam dziecko olejkiem i modlę się do Myrmidii. Bendito seas Hio en el nombre de Myrmidia. A potem zwracam się do wszystkich. Młode Orlątko, Carlosie Estaban, witaj pośród wiernych Myrmidii. W każdym domu naszych wiernych, w każdej świątyni, w każdej kaplicy znajdziesz ochronę i wsparcie. Jesteśmy jednością skąpaną w blasku jej słońca. Szczęśliwych lotów. I bardzo cicho, tylko i wyłącznie do dziecka oddaję Pancho. Dokonało się. Dziękuję wszystkim i zapraszam wszystkich na uroczysty obiad. Oddaję dziecko. Na obiad jajecznica. Słuchajcie, ludzie dookoła bili brawo, cała 13. Tak? Nie no, troszkę więcej, bo tam jeszcze tak. Jeszcze akolici, jeszcze kapłani, tak? Ulfan. Podchodzi Kirsten do ciebie, dziękuję, pięknie, naprawdę wzruszyłam się i jakby czuję tę ochronę Myrmidii. Aha, i jeszcze jedno, przepraszam cię, ale naprawdę chciałem spróbować pobłogosławić to dziecko. No, w sensie tak? Skupić... W sensie ty mówisz do mnie teraz, do mistrza gry. Naprawdę zauważyła to dziecko i żeby mu pobłogosławiła. Dobrze. Błogosławieństwo chyżości. Taki najgorszy niemowlak potem po domu. Tak. Dobrze, no to dawaj. Ile to będzie procent? Nie, ale no nie, no, błogosławieństwo. Masz błogosławieństwa. Chyba jemu chodziło o to, żeby... Błogosławieństwo tak... foodie. Chciałbym rzucić coś permanentnego. Aha, dobra, okej. Okay. Ora. Dobrze, dobra, wiem o co chodzi. Mamy biednych, mamy świątynię. Masz rację. To już liczę. Akolita, kapłan, wybraniec, 3 jak najbardziej. Jesteśmy w świątyni Myrmidii, jedynej w Kislewie. Głównej. No dobra, okej, okay, niech ci będzie. Chciałem dać 2, nie będzie 3. Głównej w Kislewie. Miałeś towarzystwo akolitów, kapłana. Dodamy do tego 4. Uroczystość? Tak, i nie jest to takie pitu uroczystość. 5, 11%, że Myrmidia rzeczywiście... Nie rzucaj jeszcze. Że, jakby to możesz przerzucić z koszulki. Tak jest. Że Myrmidia rzeczywiście zajrzy tutaj, pobłogosławi to dziecko. No tak, trwale. Mhm. Dobra, trzymajcie kciuki, okej? Mam 2 rzuty. Mhm. No. Yes! Pięknie. Uff, no to kurde, coś ci się udało w końcu, Pancho. Damn, ale w właściwym momencie. Ma ten, tak jak mówiłeś, ma taki lejek, jak każdy ten akolita. Mam 13 świadków cudów w takim razie. O kurde, dobra, dobrze. Patrz, to teraz mnie zaskoczyłeś. Poczekaj, spokojnie, zaraz coś wymyślimy. Mam tutaj jedną fajną tabelkę. Rzuć K100. 0,4. Ty! Podwójne błogosławieństwo! Więcej mocy! Wiesz co? Kurde, jeszcze roku nie ma, kurde, już jaki koks z niego. Dobra. No to... Dobra, tak patrzę sobie, jakie są tutaj właśnie te różne... Może przy tym pierwszym locie, jak go podrzucałem. Poczekaj. Dobra, okej, dobra, już wiem. Posłuchajcie, rozmawiasz sobie z Kirsten i postanowiłeś jeszcze tak pobłogosławić dziecko na sam koniec. Tak. Nachylam się jeszcze raz, czynię nad nim znak orła imperialnego. I powtarzam po estalisku jeszcze raz Bendita Seas i Joanna Nombre de Myrmidia. Okej, słuchaj, wzięły dodatkowo jeszcze dłoń Kirsten, ona trzymała dziecko w lewą ręką, wziąłeś dłoń matki i w tym momencie, posłuchajcie, widzicie, że podlatuje ogromny, piękny orzeł i siada na waszych połączonych dłoniach i nachyla się nad dzieckiem. Nie wiadomo skąd ten orzeł się pojawił, ale w momencie kiedy usiadł, promienie słońca akurat trafiły na dziedziniec i całego jego olśniły. Jedną łapą staje na twojej dłoni, Pancho, a drugą na dłoni Kirsten. Widzisz, że zachowuje się dość naturalnie jak zwykły ptak, jak zwykłe zwierzę. Rozgląda się, aż w końcu rozpościera skrzydła, odbija się i odlatuje. Ludzie wszyscy są pod wrażeniem tego, co się stało. Dziecko nie płacze, obserwuje orła i widzicie, że jedno z piór orła zostało na małym Carlosie. Musiało wypaść ptaku z rąk. Uśmiecham się, gratuluję Kirsten. Myrmidia zauważyła twoje dziecko. Wróży mu wielką przyszłość. To cud, mówię głośno. Cud Myrmidii, patrzcie ludzie! Ludzie padają na kolana. Jestem sami mówiony. Robię gesty ten. Różnych religii. Padam włócznią. Słuchajcie, ludność, słuchajcie, pada na kolana, padają na ziemię. Zaczynają czołgać się do Pancho, całują go, słuchajcie, w szaty. Normalnie nieważne, są brudne w błocie, ale zaczynają go całować. Odwracam się i mówię gromko do wszystkich. Zanieście to wszystkim, którzy są pod skrzydłami Wielkiej Myrmidii. Zanieście wieść o cudzie, który się tutaj wydarzył. Zobaczymy, jak rzeźko pobiegną. Grzegorz, test na przemawianie. Ja myślę, że maksymalna premia plus 30. Chociaż można to spierdolić, ale... 87. Ale koszulka. 89, drodzy widzowie, wypadło. Przerzucam. Dobrze. Z koszulki. Dobrze, przerzucasz koszulki. 29. Jestem myślałem tak stuwa, nie? Tak... Nie chcemy tu Myrmidii, zabijemy wszystkich kapłanów. 8, 7, 6, 5, 4, dużo, 3, dużo. 2. 7 stopni sukcesu. Dużo. Posłuchajcie, ludzie jeszcze chwilę tylko całowali ziemię, po której stąpa Pancho, po czym wybiegli, słuchajcie, nawet czapek nie zakładali. Wybiegli, słuchajcie, krzycząc cuda w Myrmidii. Diego, bo to właściwie twój syn, jeżeli chcesz wiedzieć, co tak naprawdę, jakiego błogosławieństwa doznał. Jeszcze jedna rzecz ostatnia, którą chciałem powiedzieć. Biorę to pióro na tym, wręczam Kirsten i mówię, niech nigdy go nie zgubi. Zawsze tu przy nim jest. Na pewno nie zgubi. Dostał błogosławieństwo przyjaciel orłów. Orły zawsze go będą lubiły i będzie uzyskuje permanentną premię plus 20% do wszystkich testów z orłami, czyli do jakichś szkoleń, do oswajania ich, do pomocy im. Myślę, że całkiem fajne, jak dobry początek dla bohatera przyszłego. Tak. Świetnie. A ojciec nic nie dostanie? Nie? Z komunii pieniądze już chciałby zabrać. Zastanawiam się teraz, co zrobimy z jedzeniem, które się będzie teraz zmaduje, bo wszyscy goście, którzy chcieli, zostali na... Patrz, cud zesłałem na jego dziecko i dalej narzekam. A, ten myślał o jedzeniu. O, wow, to było dobre. Jak to dobrze, że zgromadziłem jednak tych ludzi. Nie, bardzo fajnie to wyszło. Dobrze, że przerzuciłeś, Grzesiek, wtedy. No, tak. Dobrze, że przerzuciłeś. O, to było dobre. Patrzcie, kurde, moja uroczystość rozpisała na 2 kartki, a 4 zadziałała. Również na Roll20. Tak. Posłuchajcie, udaliście się wszyscy na posiłek. Oczywiście akolici wszyscy powychodzili, bo chcieli jeszcze zobaczyć może ten kawałek tego cudu, tego orła, ale nie udało się. No ale ci, którzy byli, ci dwaj akolici, jeszcze ojciec Wigo, no cuda, no po prostu cuda. No wszyscy są dumni, że tutaj po prostu są i to na pewno rozejdzie się echem. Ten podwrót, co był w miejscu, gdzie stał Pancho, już jest wybrany. Ten co? Ten podwrót. Czy tam jakieś kamienie, czy ten? Już wydłubali, słuchaj. Wszystkie kamyki. Tak. Było niesamowite, już co podchodzę do Pancho. Wyglądało na prawdziwy cud. Myślę, że już od jakiegoś czasu Myrmidia mnie wybrała. I cieszę się, młody Carlos. Młody Carlos będzie żył w bardzo ciężkich czasach. Przyda mu się cokolwiek, czymkolwiek go obdarował. Jango? Posłuchajcie, to wszystko u nas w Polsce w niedzielę rano. Nie wiem. Co jak co, ale na mszy byłem, nie? Dobra. Posłuchajcie, co robicie, powiedzcie mi. Tak, jest posiłek, siedzicie, rozmawiacie. Co dalej? To jakie mamy plany? Na razie świętujemy, chociaż chwilkę. Tak. Zapomnijcie o tych codziennych. Wznoszę oczywiście toast za rodziców chrzestnych, którzy, mam nadzieję, dopilnują, żeby Carlos żył nie tylko błogosławieństwem Myrmidii, ale również jej wiarą. No i za młodego Carlosa. Zdrowie. I tak, przyszłe podboje. Zdrowie. No, sobie, ludzie, na pewno atmosfera jest bardzo podniosła, bo wszyscy akolici są tutaj zachwyceni i od razu zupełnie inaczej się będzie pracowało i na pewno przez długi czas. I jeszcze ludność to widziała. To dopiero. Się rozejdziemy. Może dostaniemy więcej akolitów teraz. Kogoś coś chciałby jednak... Zobaczyć więcej cudów. Zobaczyć więcej cudów. Czegoś trzeba zacząć. No tak, bo tutaj był ten zakon Tora, co takich cudów to nie było. No nie. No, były inne cuda. Były inne. Cudawiankie bardziej. Co robicie? Słuchajcie, bardzo proszę. Pokadajcie, omówcie. To popijamy sobie winko. Tak, słuchajcie. Która mniej więcej jest pora? Jakieś popołudnie, czy przedpopołudnie? Tak, około południe, no południe się zbliża. Powoli. Dobrze, myślę, że spotkamy się po obiedzie w sprawie tej rozmowy a propos z ojcem Wigo i z ojcem Carlosem. A potem, jeśli nie usłyszymy od nich nic, co by wskazało nam nowy kierunek, to następne miejsce po wskazówki to będzie Erengrad. Słuchajcie, wiecie, że w tym momencie wbiega akolita, wielebny do ciebie, tak. Wielebny, przyszło jakieś 30 wieśniaków na chrzest. Co mamy z nimi zrobić? Przygotować się do uroczystości. Znaczy wpuścić ich, tak, tutaj? No, oczywiście. No, już za późno. Co to? Słuchajcie, gdzie nagle wchodzi dużo ludzi. Pochwalona. Nie mogliśmy szybciej. Siadajcie, siadajcie wszyscy. To uroczystość o to dziecko, które zostało pobłogosławione. A wy siadajcie i cieszcie się, dlatego że dostąpiliśmy wszyscy tutaj łaski Myrmidii. O, tak, usłyszeliśmy, tu orły latają. Puch. Wzdycham ciężko. Ale co? Jak to się u nas mówi? Już po ptokach. Dobrze. Nalej się więcej wina. Trzeź, bo tego nie zniosę. Rzuca na podność? Na radę później? Jak będziemy w stanie na naradzie? Proszę się. Diego, mój przyjacielu. Czas tak. Już chyba. Mam tutaj bardzo dużo gości. A Myrmidia stoi naturalnie gotowością bojową i wojenną i tak dalej. W związku z tym, wiesz co, może zrobimy krótki pokaz. Ale czego pokaz? Estalijskiej szermierki. I w ogóle estalijskiej sztuki walki. Mamy dużo tutaj gości, którzy powinni również wiedzieć, jaki geniusz będzie ich szkolił. No dobrze. To z kim mam pokaz ten przeprowadzić? Wiesz co, mam kilka nowych rzeczy, które chciałbym próbować, ale nie jest. Jaki! Ojej! Ze furii! Nie, mam tutaj coś takiego, strasznie jestem tym. No dobra, zobaczymy. Nie zdradzaj. Ale nie chcę ja tego robić, bo mówię, nie wypada mi, jestem w uroczystych szatach i tak dalej. Kirsten, tak do ciebie. Ojcze Pancho, może to nie jest dobry moment, żeby mój przyszły mąż miał rozwalony dziób, wiecie, na chrzcie swojego dziecka? Nie, to jest właśnie doskonały moment, dlatego że Myrmidia... Patrzę na nią, to estalijski zwyczaj. Naprawdę. A, nie no, ja każde wesele. Ja się urodziłam w Estalii. Więc... No właśnie, to jest uroczystość. Może zrobicie powtórkę. Bardzo mi się podobało to, co zrobiliście w tamtej szopie, ale tutaj macie prawdziwą widownię. Muszę na niego. No tak. To co robisz? No, czemu nie? No, zapraszam na pędzielę. Ta pokazowa, także myślę, że nic nikomu się nie stanie. Tak, oczywiście. Każe akolitom przynieść treningową broń. Dobra, już. Co? No w trakcie jedzenia. Odwracam się do wszystkich. Szanowni goście, wierni Myrmidii. Wyganiają nas. Bierz. Za kwadrans rozpocznie się tutaj pokaz sztuki walki z dalekiej Estalii. Dobry przyjaciel i ojciec młodego Carlosa, Diego Esteban, jest sławnym na cały świat szermierzem i szampierzem, którego możliwości opiewane są od samego południa, skąd wyruszył, aż tutaj. Jego przeciwnikiem w tym starciu będzie Otfried Kramer, który jest mistrzem świątynnym i niezwykle zwinnym i szybkim przeciwnikiem. Będziemy mieli szansę wszyscy zobaczyć, jak na dalekim południu walczą mistrzowie broni. O! Gorące owacje. O, tak. To, tak się pochylam do Kirsten, że zakłady, pozbieramy trochę datków. Od wieśniaków? Jakąś rzepę, buraka. No właśnie, stawiam 3 cebule! I mój lewy sandał. Ostatnie 2 zęby. Tak, ostatnie 2 zęby. Akolici przynieśli... Jaka broń miała być przyniesiona? Drewniana, treningowa? Treningowa oczywiście. Kije czy pole miecze? Stępe miecze? Dobrze. Stępe miecze, co tam jest? Nie wiem. No, przynieśli włócznie, kije, tarcze, pałki. No właśnie. Wybierzcie sobie, co wolicie. To tam leży dobrze w dłoni. Co bierzesz, Diego? Lewak na pewno? Znaczy, nie wiem, czy jest lewak tam. Nie, to tam wezmę i miecz. Lewak to tak nie za bardzo tutaj. No. Ale tak samo. Miecz i tarcza. Chyba, że pukrysz jakiś. Nie, bo to treningowa to... Chyba, że po prostu swój weźmiesz. Słuchaj, jest sens, żebyś brał tarczę? Zróbmy pokaz po prostu. Tam, bo tak to będziemy się klepać. No, 2 miecze biorę. A ty masz obręczność. Tak. To sam chciałeś, Otfried. W 4. edycji jest zasady do walki 2 broni. Rewelacyjne. Bardzo mi się podobają. Trzeba mieć umiejętność, a dual wider, nie? Tak. Żeby teraz tak korzystać. Weźcie tarczę. Albo 2 bronie i tak dalej, żeby było ciekawiej. Może na przykład Otwit będzie miał tarczę, to faktycznie miecz i lewak. Nie, no 2 miecze wziąłem już, nie? O, dobra. 2 nagie miecze. 2 nagie miecze. Tak. Dobra, no to tarczę biorę. I żeby było ciekawiej, staję między nimi. Mówię oczywiście, wzywam Myrmidię, żeby wyznaczyła zwycięstwo ten, którym jest lepszym wojownikiem. Na tej sali oczywiście, tak? Na tej sali. Słucham? Na tej sali jesteście. Czy na dworze? Tak. Na sali, dobrze. Pomiędzy stołami, tak. Akuracik, dobra. Każe rozsunąć stoły. Nie trzeba. Jest przejście na środku, tam gdzie wiesz, stawia wielkie gary, kotły i pieczoną zwierzynę. Tym samym chciałbym rzucić błogosławieństwo walki na nich oboje. Oni będą mieli plus 10 do WW przez 2 tury. Pierwsze 2 tury walki. A poczekaj, a jak to się nazywa po angielsku? Skill of Combat. Trudność jest 10, pełna akcja. I... Jakie jest to pierwsze słowo? Skill of Combat. Dobra, jest, okej. Okay. Ja stosowałem kill. Tak, właśnie, ja kin w ogóle, więc... Dobra, jedna runda na twoją magię, tak jest. Plus 10 do walki. Jako, że są obaj twoimi sojusznikami, to obaj dostaną. Tak, bo chcę, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Sprytnie. Dobra. To 2K10 rzucam, nie? Z moją tą moc. Tak. 4? Nie wyszło? I mamy dublecik. A to oznacza możliwy gniew Boży. To jest tak jak w magii, ja rzucam dublecik. Tak? Tak. Okay. Dla różnych rozrywki z ten... Tak, cuda się dzieją. O tak, co? Cuda się dzieją, słuchajcie, tam będzie manifestacja chaosu, tutaj to będzie... Może przerzuć to. Nie może. Nie może. Nie ma już nie ma czym. Nie pamiętam dokładnie, jak to jest właśnie z tymi muszę zerknąć, słuchajcie, do podręcznika. Jak to jest z tym gniewem Bożym tym razem? Myrmidia to jednak kapryśna bogini. Tak. Tak. Oczywiście nie. Znaczy wiesz, to chcesz wykorzystać moc Bożą do jakiejś rozrywki, nie? Tak. Nie, to nie jest do rozrywki, tylko do... Nie, to nie jest do rozrywki. To jest promowanie. Marketing. Właśnie. Myrmidia nie lubi zbyt natrętnych wyznawców. Już wystarczy, Pancho, już! Tak, nie przesadzaj, Pancho. No dobra, i co? Już, bardzo proszę, K100. I nie wyrzuć 100. I 100. 02. Ale masz dzisiaj niziutkie rzuty. No. O. What? Dobrze. Wyjmijcie sobie, słuchajcie, słuchawki i tylko nie Grzesiek zostanie, niech mnie słyszy. A Basia musi... Okay. Grzesiek jakiś wystraszony. Grzesiek, w tym momencie chciałeś wykorzystać moc Myrmidii i... Słuchaj, nagle, nie wiesz czemu, ale Myrmidia wybrała ten moment, żeby zesłać tobie i swoją wizję. Koniec czasu na zabawę, koniec na jakieś picie, na sztuki szermiercze, na treningi i na pokazy. Zbliża się koniec świata i masz się wziąć w garść. To, co widzisz, to miejsce, Boska Skała w ogniu. Jeżeli nie weźmiesz się za robotę, to miejsce spłonie. Jeżeli nie odszyfrujesz zapisków w pergaminach Ciemnej Damy, zaprzepaścisz wszystko, do czego byłeś przygotowywany. Widzisz to miejsce, ten cały swój zakon nocą, w ogniu, widzisz zabijanych ludzi, widzisz armię chaosu stojącą za murami. Czas cię goni. Budzisz się. Dobra, już. Michał, aha, bo oni nie słyszą teraz. Już! Jesteśmy w tym pudełku, już, tak. Michał się odwrócił. Panie! No tak, halo, tak, Michał! Ten... Michał! On nie słyszy. Michał! Napisz mu. Ojcze! Twoje dziecko. Tato! Michał! Damn it. Świetnie się odwrócił teraz, no. Kurde. Jakby mu tak popukać w ekran? Czekaj, napisz do niego na tym. No weź do niego napisz, bo może jest na komórce. Michał! No, spójrz się! Kurde! Tak, Michał, już! Michał! No, Michał, halo? Machamy już kwadrat. No, Michał, krzyczymy do ciebie od 5 minut, no. A ty nic. No, jestem. Dobrze. Posłuchajcie, wszyscy poza Pancho. Pancho nagle wzywał moc Myrmidii, ale zobaczyliście, że jego oczy zaszły mgłą. Osunął się na stół, oparł się, ukląkł i upadł lekko, podtrzymując się tylko jedną dłonią. Czy ja go mogę jakoś podtrzymać, tak żeby to nie wyglądało dziwnie? No, biegniesz na drugą stronę, chłopaki tutaj są bliżej, Otwit podbiega, Otwit podnosisz go, Pancho, robią się twoje oczy sportem normalne i wracasz. Pancho, co to wszystko w porządku? Myrmidia do mnie przemówiła. Zaczynajcie. A to jest kolejny cud? Zaczynajcie, powtarzam, ale sam... Odchodzę i sobie siadam. Dobra, ja idę za nim. Ja mu pomagam usiąść na najbliższe ławki. Zaczynajcie. No idźcie, bo ludzie patrzą. Dobra. Nie róbmy. Uściśnięcie tradycyjne dłoni, tak? Przed walką. Mam 2 miecze. No to może zobaczyć na chwilę. Salut raczej przed walką jest bronią. Panczu. No fu, Otfried. Przepraszam, ale on jest zwykłym ulicznikiem, więc ty stajesz, robisz finezyjny salut dłonią, a on tak... I po dłoni. Nie, to nie. Nie, to nie. Na kaftanie ci takie D zrobił, jak Diego, wiesz. Dorro. Dobra, posłuchajcie chłopaki, robicie pokaz, tak? Normalnie, czy wy próbujecie tutaj się po... Czy któryś ma wygrać i chcecie po prostu teraz taki sparring, czy zostawiamy to? Może już zróbmy to jednym rzutem na walkę wręcz. Tak? Po prostu. To kto ogólnie będzie lepszy. Dobrze. I kto ma więcej sukcesów, ten... No lepiej wyszedł w tym. No dobra. To dawajcie. Pamiętajcie, że macie plus 10 obaj? Nie, nie macie, bo nie udało się zaklęcie. Oho, Diego, dobra. Ale to przerzucam. Otwórz, zlał cię, ale będzie, że... Co rzucasz, Michał? No... O, też przerzucam. Patrzcie, jakie mistrzostwo. Na jakim poziomie jest ta walka, nie? Ile macie stopni sukcesu, tak z ciekawości? Robert ma 5, a Diego ma 5. Ale piękna walka, wow. Tak, bo pokazała walka, nie? Robert ma pierwszą cyfrę z walki wręcz, ma wyższą. Okej, słuchajcie, nie no, po 5 sukcesów obaj. To była zacięta, lecz wyrównana walka. Tak, znaczy, nie, słuchajcie, zrobiliście naprawdę świetny pokaz. I jakolici, i kapłani. Ojciec Leonardo, nie, jak on się nazywa? Leonardo? Jak się nazywał ten jeden ojciec od właśnie walki? Leonardo, mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie. Ten od walki. Zapomniałem, miałem zapisane. Posłuchajcie, wszyscy naprawdę byli pod ogromnym wrażeniem. Widać, że i nawet, że od Trit jesteś dużo młodszy, a jednak potrafisz fantastycznie walczyć. Masz ledwo 17 lat przecież. Lepsza kondycja. Ale jaki doświadczony przez życie. Ulfman także jest pod wrażeniem od Trit, bo widać, że towarzystwo tutaj szermierzy i kapłanów Myrmidii wyrabia się chłopak. Nie poszło w las. Panczo, do ciebie oczywiście podeszli twoi ludzie i wiesz, pytanie, czy mogą ci jakoś pomóc. I właściwie, co się stało? Wiesz, tam ludzie krzyczą, ja wiesz, zadowoleni, a... Ja też w tym czasie, jak wyjdę do Panczo, bo to było bardzo dziwne. Nie wiem, co mówię tylko do swoich. Mówią, tak. Tylko kapłani, akolici i Gloria ewentualnie to zwykle walczy, więc nie. Miałem wizję. Już teraz bezpośrednio od Myrmidii patrzę na kapłanów. To, co w tych pergaminach jest prawdą. Nadchodzi koniec czasów i Myrmidia kazała mi się gotować, albo to miejsce spłonie. Mam dość cudów jak na dzisiaj. Dobrze, co mam robić? No nic, my zajmiemy się rozszyfrowaniem tych pism, a ja przygotuję te dokumenty i zaczynamy rekrutację. To, co tutaj się wydarzyło i ten pokaz, to wszystko, cała ta zabawa i to, co tutaj jest, ma tylko sens wtedy, kiedy będzie służyło do szykowania się do wojny. Tak, ale wciąż nie wiemy, Wigo mówi, wciąż nie znamy dalszych, nie mamy źródeł kolejnych. Właśnie mieliśmy o tym porozmawiać. Więc zrobimy to spotkanie, a potem ja wyruszam do Erengradu szukać mądrości w innych miejscach, a wy zajmiecie się tutaj powszechną rekrutacją. To nie są żarty. Bierzemy się za to, panowie, albo pewnej nocy całe Orle Gniazdo tutaj spłonie. Z nami w środku. Dobrze, posłuchajcie. Widać, że ludność jest zachwycona, pospólstwo się bawi, żrą, chlają, mają rozrywkę. Ludzie się naparzają. No tak. Tam krzyczą, wdziób go, albo strzel go w jajka i takie inne ptasie odżywa. Krzesłem go. Aż mu pióra polecą. Z lewego skrzydła. Skop mu gniazdo. Posłuchajcie, no akolici tak już po jakimś czasie postanowili dziękować wszystkim za przyjście, tak? I tak powolutku już te wejście sobie na drogę, te bułeczki, nie? Tam Cebula? Tak. Jeszcze mówię, że powiedzcie wszystkim, że świątynia prowadzi tego typu błogosławieństwa dla wszystkich narodzonych dzieci, regularnie, które znajdują się pod opieką świątyni. Więc jeśli jest jakieś dziecko albo jeszcze nie zostało przyjęte do kultu, to mogą tutaj przyjść i zostanie przyjęte w ten sam sposób. Przemawianie. Jedziemy. No dobrze, im się cudu nie widzieli, co prawda. Plus 20, co możemy spokojnie zrobić? 77. No, plus 30, bo ja mam chyba plus 10. No. Znaczy wiesz, to już na max. Nie, już zrobiłem. Aha. Dobra, może być, okej, dobra. Ale to i tak dużo stopni sukcesu. 5. No tak, i tak się właśnie krzewi wiarę. Kiełbasa, słuchajcie, wyborcza tutaj rozdana. Na farli, na pici. Na religii, dobre idei i dobrze będzie. Jedzenie. Posłuchajcie, zrobiło się spokój. Akolicie sprzątają po wszystkim. Wy się spotykacie we czwórkę. Dobrze, idziemy do Carlosa i do Wigo. Dobrze, wszyscy. Mhm. Tak. Spotkanie w bibliotece, czy? Tak, w bibliotece jak najbardziej, to właściwe miejsce. Dobra. Słuchajcie, i wchodzicie do biblioteki, to jest bardzo ciemne miejsce zakorzone, nie ma w niej żadnych okien, żeby przypadkiem jakiś złodziej nie mógł wejść do środka i czegoś wynieść. Tylko jedno... Co się Otfried uśmiechasz? Nie mówię o czym. Stare dobre czasy. I tak bym się tu włamał. Jest tylko jedno wejście, właśnie na którym jest znany wam symbol. Wigo oraz Carlos uprzątnęli jeden stół, przygotowali dla was krzesła, mnóstwo pergaminów i ksiąg, rozpalone świece. Bardzo niebezpiecznie, ale trudno. Tak musi być. Proszę bardzo, proszę, dajcie to w tych naszych tutaj skromnych progach. Carlos mówi, bardzo zmartwiłem się wielebny. Już wszystko w porządku, już lepiej trochę? Zmartwiliśmy się, bo no takie interwencje bogini są bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie i to dwie tego samego dnia. Widać, naprawdę nadchodzą ciężkie czasy. Opowiadaj, co się stało? Aha, co się stało, wy nie usłyszeliście. Po tym, jak udało mi się zesłać błogosławieństwo wzrok Myrmidii na twojego syna, Myrmidia znowu zdecydowała się do mnie przymówić. Doznałem wizji, w której te rzeczy, które odcyfrowaliśmy do tej pory z pergaminów, są prawdą i wiem, że Orle Gniazdo będzie obiektem ataku podczas zbliżającej się burzy chaosu. Widziałem też to w dość... Myrmidia wysłała mi ostrzeżenie i powiedziała, że jeśli nie będziemy gotowi z tą świątynią jako uzbrojoną po zęby twierdzą, to po prostu wszyscy zginiemy pewnej nocy, a świątynia spłonie. Znaczy więc czas zdobywania po pierwsze mądrości i wiedzy, to wskazuje na pergaminy i tego, co powinniśmy czynić, żeby powstrzymać ten koniec świata, a po drugie do ostrzenia szponów, co będą czynić moi kapłani, prowadząc powszechną rekrutację tutaj w okolicy. Naszym jednak głównym zadaniem, dlatego że jakkolwiek to Orle Gniazdo z pewnością upewni się, żeby było ciężkim orzechem do zgryzienia, to dla burzy chaosu, to nie łudzę się, że tylko ta twierdza powstrzyma to. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, kim jest ten cały Geboyer. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest moja rola i jaka jest rola tego mężczyzny w nadchodzącej wojnie. Krótko rzecz ujmując, naszym priorytetem, oprócz wzmacniania tutejszej twierdzy, jest odcyfrowanie do końca tych pergaminów. Jest to absolutny priorytet, którym zajmę się osobiście wraz z moimi towarzyszami. Ojciec Wigo i Carlos, wezwałem was tutaj, dlatego że wyście dokonali, naprawdę gratuluję wam, żmudnej pracy i efektów, owoców tej pracy. Dowiedzieliśmy się dużo więcej niż... Udało wam się dowiedzieć czegoś, czego mi się nie udało, kiedy dostałem te pergaminy i jestem zachwycony. Niemniej nie mamy dokładnych informacji, co należy nam czynić, ale rozpoznanie jest podstawą dobrej bitwy. Więc naszym zadaniem będzie spróbowanie tutaj wymyślenia, gdzie możemy znaleźć kolejne księgi, które są kluczem do szyfrów. do tego zwoju. Z informacji, które my z podróży zebraliśmy, dowiedzieliśmy się, że jedna księga była w rękach elfów i była jakby w strzyżonym skarbcu po elfach, które opuściły to miejsce, a druga... A drugie księgi były tu. A drugie księgi były tutaj. Zbiór ksiąg, tak. Na Boskiej Skale. To znowu jest takie znaczące miejsce. I teraz... Nie wiem, bracia, bo nie brałem udziału w tych badaniach, ale powiedzcie, czy cokolwiek, czy Ciemna Dama wydaje wam się, że w tej podróży, w swojej pielgrzymce, czy na przykład mamy trasę tej pielgrzymki mniej więcej wedle zapisków, czy mamy jakieś wskazówki, które miejsca ona uważała za ważne, dlaczego akurat te miejsca, być może w ten sposób uda nam się odkryć, jeszcze jakie inne miejsca należałoby sprawdzić, żeby znaleźć coś więcej. Słucham. Może nie w kwestii samej jej pielgrzymki, ale do kilku rzeczy udało nam się dojść, chociaż wydaje się, że możemy przedstawić Ci wielebny tylko nasze przypuszczenia. To nie są żadne fakty, ale może jakieś wskazówki. Więc dwa symbole, które już znamy, dość pasują do miejsc, gdzie zostały znalezione. I wspomniana księga elfów, symbol na tej księdze. Nie wiem, słuchajcie, wy macie jakby co? Te symbole? Ja może dla widzów je włączę. Żeby sobie przypomnieli. Już je, moi drodzy, pokazuję wam. Wy macie je, słuchajcie? Ja teraz będę miał. O. Więc tak, symbol, który był u elfów, to jest ten, i on pokazuje jakby to na obrazku, to jest ten po prawej, górna prawa część. Jest to tak naprawdę bardzo stary symbol Ulthuanu, ukazujący drogę do Starego Świata. I nie należy tego na pewno mylić wielebny z mapą czy wskazówkami nawigacyjnymi, jest to tylko symbol. Elfy, które pobudowały odnalezioną przez was, nie wiem, czy to była wieża, czy fort, nieważne, to jakieś tam budynki, cokolwiek to było. To były ruiny i to była podziemna świątynia. No, musiały pochodzić z samego królestwa na Wielkiej Wodzie. I właśnie stamtąd też pochodzi ich... co? To jest ten link po... Dobra. I stamtąd właśnie też pochodzi ta księga. Nie wiemy tak naprawdę, czy egzemplarzy tej księgi jest więcej, czy inne księgi były oznaczane w ten sposób, czy wszystkie mają tę samą treść, lecz tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ ta, która jest w naszym posiadaniu, wystarczyła, żeby rozpocząć pracę nad szyfrem. Dlatego rzeczywiście ten symbol ma elementy, jest to symbol elficki, chociaż naprawdę nie było łatwo nam to znaleźć. Który elficki jest? Ten S? Nie, to kółko z taką jakby drogą wychodzącą do góry i po łuku. Tak jest, już widzę. Mhm, tak. To był właściwie symbol właśnie nie inwazji, ale no pokojowej inwazji właśnie na Stary Świat, przybycia elfów do Starego Świata. Bardzo, bardzo stary symbol. No i jak mówię, właśnie, że zgadzało się to. Drugi symbol, czyli ten w lewym górnym rogu, jest to bardzo ciekawe, ale jest to połączenie trzech run ze starożytnego języka krasnoludów. I tablica... Tak, i to właśnie to jest ten znak nad wejściem do biblioteki. I okazuje się, jak sprawdziliśmy, że ta tabliczka mosiężna, która jest nad wyjściem, jest dużo starsza, zanim ludzie tutaj w ogóle trafili. Więc skała, tak jak były przypuszczenia, musiała być podstawą dla krasnoludzkiej strażnicy. Jeszcze w czasach Złotej Ery, kiedy oni władali nawet Morzem Szponów. Wielebny, nie przejmuj się, nie miałeś jakiekolwiek szansy rozszyfrować tego znaku bez wiedzy, którą my tutaj posiadaliśmy. Bardzo mylące są te wszystkie zaokrąglenia, ponieważ tradycyjne runy krasnoludzkie są znane ze swoich ostrych i bardzo prostych kształtów. A tutaj mamy do czynienia właśnie z runami antycznymi. Kilka ksiąg pomogło nam rozszyfrować ten znak i właśnie to był naszym kierunkiem. Właśnie z tych ksiąg One nam dalej posłużyły do pergaminów Ciemnej Damy. Nie, tak? Dobrze, zastanówmy się, próbuję coś tutaj uchwycić. Mamy 4 symbole. 2 z nich należą do krasnoludów i do elfów i oba, zarówno Ulthuan, jak i antyczne runy krasnoludzkie odnoszą się do tych, do korzeni praktycznie tak. Tych raz czasów, które już zupełnie nieznane. W takim razie możemy spróbować pomyśleć, że chodzi o rasy cywilizowane. Tak, tak. Nawet bardziej... Ludzie, i brakuje nam jeszcze ludzi i potencjalnie niziołków, które słyną z odporności na chaos. Czyli w takim razie możemy odnaleźć któreś elementy tych języków albo jakiś... Znaczy właściwie o niziołkach akurat żeśmy nie... właśnie nie pomyśleliśmy o niziołkach. Akurat rzeczywiście nie myśleliśmy, nie patrzyliśmy na to pod tym względem. Dobrze, czyli znak krasnoludzki zostawiamy jego znaczenie i właśnie tutaj dochodzimy do tych 2 kolejnych. I powtórzę wielebny, to są tylko nasze domysły, ale to S z dwoma kółkami uważamy, że może mieć to podwaliny teologiczno-filozoficzne. Mogą, ludzkie. Mogą to być tak naprawdę 2 światy, jakby 2 oddzielone od siebie domeny, jakby życia i śmierci, dzień i noc, czy dobro i zło, niby oddzielone, nie stykające się, nawet rozłączone wyraźną granicą, ale jednak bardzo blisko siebie. Na tyle blisko siebie, że oddziaływują na siebie, jakby pozostają we własnym towarzystwie i dodatkowo posiadają jeszcze drogę pomiędzy sobą, bardzo krętą, ale mającą zaznaczony wyraźny koniec i początek po 2 skrajnych częściach. Może mieć to podwaliny teologiczne, jak na przykład porównanie Mora i Szalii, ale może mieć też z drugiej strony magiczne, jak wiatr śmierci i wiatr życia. A może obie te rzeczy, po prostu jest to jakby ludzkie zrozumienie i może jest to na po prostu ludzkiej religii. No właśnie, no bo jesteśmy pewni jednego, że jeden z tych 2 symboli pozostałych ma jednak ludzkie znaczenie. Ciemna Dama była kapłanką pielgrzymującą i jeszcze sprzed czasów Kolegium Magii. Dlatego w czasów, kiedy kapłaństwo było jedynym źródłem mądrości, dlatego no jeden z tych 2 symboli musi przedstawiać ludzkość. Szczególnie, że 2 poprzednie przedstawiały nam naszych sojuszników w walce ze złem. Więc logicznie jest, że trzeci... Ten ostatni symbol, który zdaje się być połączeniem 2, takiego niedokończonego N i odwróconej omegi. No właśnie. I to był też nasz kierunek. To jest całkowita zagadka, ale jak zauważyłeś, wielebny, jest to bardzo podobne do naszej klasycznej omegi. Jak już jest ostatnią literą alfabetu, to też jest ostatni pergamin. Może oznaczać ten znak po prostu koniec, może oznaczać śmierć, może oznaczać sam koniec świata, czyli apokalipsę. Jeśli rzeczywiście tak by było, wtedy dodatkowe elementy na tym symbolu mogłyby oznaczać sposób na ucieczkę przed końcem. Jak zobaczysz, jest to niby prosta droga, lecz taka, która później skręca. Jest to właściwie teoria Carlosa, nie moja. Uważam, że trochę zbyt naciągana w pewnym momencie. Ja patrzę na ten symbol trochę z innej strony. Jakby wielebny, proszę przechylić głowę i widzimy tutaj w ten sposób niebo oraz ziemię. I z nieba mamy odkształcenie jak spadające słońce albo z nieba spadająca kometa. Wielebny, w złą stronę, w prawo trzeba odwrócić. Tak, widzę. Więc nawet ta kometa ma wymierzony kierunek na zachód, ze wschodu na zachód. Więc właściwie wiemy, że koniec czasów się zbliża. Komety nie dostrzegamy jak na razie. Ostatnia była jakieś 2000 lat temu, jeśli się nie mylę. Jakby patrzeć, to ta kometa jakby miała 2 końce. Tak. Więc moja teoria jest taka, że ostatni symbol przedstawia nasz właściwie koniec, czyli 3 rasy w sojuszu i ich wspólny koniec. Kres sojuszu elfów, krasnoludów i ludzi. Jest niestety to też znakiem nieodwracalności. Tak, no ale nie jesteśmy tu po to, żeby uznać wszystko za koniec nieodwracalność. No nie, ale wiemy, że te pergaminy są właśnie o końcu. Ale jeżeli moja teoria się sprawdza, znaczy, że jest ucieczka z tego końca jeszcze. No tak, tylko jakby naszym zadaniem jest nie teraz jakby wróżenie, tylko próba skojarzenia konkretnych symbolów albo z rasami, albo z miejscem księgi, albo typu księgi, coś takiego. Potrzebuję trop, którym będę mógł... Może myśleć. Być tak, że jeśli to trzy są symbolami poszczególnych ras sojuszu, a ostatni symbol jest symbolem końca sojuszu, to możliwe, że odszyfrowanie tego ostatniego będzie możliwe dopiero po odszyfrowaniu tych trzech. Czyli jakby kluczem do tego ostatniego są odszyfrowanie tych trzech. Aha. Tych może. Trzech zwojów, czyli klucz jest może wśród tych trzech do tego ostatniego. Dobrze, niekoniecznie musimy szukać jakby świątynia... czterech ksiąg, tylko jeszcze jednej. Ja proponuję po prostu najpierw się skupić na tym, co wiemy, bo... Dobrze, gdybać na tym, czego tak faktycznie nie wiemy, to jest stratą czasu dla mnie. Lepiej się skupić na tym, co mamy. Na pewno wiemy, że będziemy w stanie rozszyfrować do końca pergaminy, jeśli znajdziemy źródła pasujące do dwóch pozostałych symboli. Na razie niestety stanęliśmy za chwilę staniemy w miejscu. No. Dobrze, w takim razie zastanówmy się nad tym trzecim symbolem, bo ten czwarty to już jest taka, baczcie bracia, ale rozumiem, że z braku źródeł trochę abstrakcyjnie. No niestety tak, jak mówiłem, nasze domysły. No. Natomiast to trzecie, mamy rasę krasnoludzków elfów i wiarę ludzką, więc pomyślmy, bo to znalazłem pod klasztorem Ciemnej Damy. Pomyślmy o jakimś innym ważnym miejscu dla Ciemnej Damy, jakiejś najstarszej świątyni, albo czy istnieje inna świątynia, która jest poświęcona jej religii, w której ona coś założyła, coś takiego. Jeżeli twoja teoria, Wielebny, że Wielebna Dama rzeczywiście pielgrzymowała w te strony i na przykład była w świątyni, w tej fortecy elfów i przeszła tędy i trafiła też tutaj na Boską Skałę i spotkała się może z krasnoludami, może widziała ten symbol wizji, a może rzeczywiście go widziała na własne oczy. W takim razie, jeżeli zatoczyła koło przez Kislew, to możliwe, że skoro doszła tutaj i szła dalej wzdłuż morza, wracając jednak do Estalii, czyli po drodze miałaby Erengrad, który jest bardzo starym miastem. Diego, ty masz te swoje notatki? Jeszcze z czasów Hochlandu? Bracia, czy w Ferengradzie jest... No, mam w księdze te notatki, ale o co chodzi? Nie wiem, czy dobrze myślę, ale pamiętacie, że w tej ruinach, gdzie był ten ołtarz, były te drzwi z tymi symbolami? No to o ścianę ci chodzi? No. Symbolami, a to było świątynia, to był zakon Białego Wilka, tak? Że to... Jakieś informacje macie na to? Pani? Nie wiem, o co chodzi. Panie Otfried. Pan, czy pamiętasz, jak znaleźliśmy ten ołtarz w Hochlandzie? W tych ruinach? Tak. Tam była ta ściana. Tak. Z symbolami. Tak. I tam też był jeden... Tam też... Okej. Tam... Dobra, bracia, to jest ciekawa zagadka, bracia. Czy to nie jest jakoś jakokolwiek powiązane, tak? Zgadzam się. Tak. Diego, nie masz przypadkiem zapisanych tych symboli? Odrysowanych? Ale ja pamiętam. Nie pamiętam, który to był, ale tam była taka ściana. Tak, jeden z tych symboli się tam powtarzał. Nie pamiętam, który, czy ten, który już znaleźliśmy, czy wydaje mi się, że to niestety. Takie... To tak? Tak, sądzę, ale cholera. Nie pamiętam dokładnie, a to też jest gdzieś na grupie, na pewno. Czy Robert Mistrz szukania. A tam był też krokodyl. Tam był krokodyl. Przypomniał mi, że tam była ściana, na którym był znak i ten to jest S Znaleźliśmy tą ścianę i na tej ścianie było S, był dokładnie symbol też Myrmidii i to była świątynia Ulryka. To była kaplica. Tam była ściana, której w końcu nie otworzyliśmy. I tam jest ta księga. I tam jedziemy. Tylko najpierw było trzeba zbadać, czy... To znaczy zbadać jakieś informacje, czy to nie jest ślad. Badaliśmy tą ścianę i tam nic nie było. Wiem, ale to zamierzam ją skuć i zamierzam zrobić wszystko, żeby miał przebudować całą tą pieprzoną świątynię, to mam zamiar znaleźć tą księgę. Wtedy nie byłem tak zdesperowany, ale teraz to jest kwestia końca świata. Bracia, ten mężczyzna, wskazuje Otfrieda, jest geniuszem, jest mistrzem świątynnym i będzie miał pierwszą wpłatę, jak tylko zaczniemy zdzierać podatki. No. Może najpierw spokojnie. Czy wiecie może, czy Myrmidia podążała ścieżką właśnie przez tereny Hochlandu? Znaczy Ciemna Dama. Myrmidia? Ciemna Dama. Myrmidia raczej nie. Ciemna. Przez tereny Hochlandu. Już mapy, słuchajcie, wyciągają mapy. No właściwie pomiędzy zakonem Ciemnej Damy, a miejscem, gdzie jesteśmy, no przechodzi linia przez Hochland. No bo tak przyjechaliśmy i Ciemna Dama nas tam skierowała. Pojechaliśmy przez to miejsce, temple, bo nie pamiętajmy, że to są... Byliśmy tam, sprawdzaliśmy to miejsce, nie znaleźliśmy tam niczego. Nie, ale nie wiedzieliśmy, czego szukamy, nie wiedzieliśmy, że tam może być jakieś przejście, że można to skuć, że coś tam może być ważniejszego. Po prostu tam poszliśmy, bo ale akurat mieliśmy tam wizję Ulryka. Jego wilk pojawiał się i nas prowadził. Po prostu... Ja nie pamiętam. Tak. Ciebie chyba w ogóle wtedy nie było. Ulryk. One sami się zakładaliśmy. Mieliśmy tam wizję tego wilka, który mówił, że chce walczyć o swoje stado. W końcu żeśmy nie wezwali go na pomoc w naszej ostatniej walce na tym, ale tam to było. I jest tam ten symbol i jest tam S, to jest brakujący symbol. Wiecie, koniec końców nie mam żadnego innego tropu, więc... To jest genialne, to jest dobry trop, nie jest żaden trop. Tam jest ten symbol bracia. I stara świątynia Ulryka. Wracamy do Hochlandu. To nie jest ja przyniosę te, no, mam gdzieś odrysowane w książce te, czy to notatniku. To może coś... Te symbole przyniosę. Może niech rzucą ojcowie na to okiem. Bo tak... I idę po Dobrze, bo ty to odrysowałeś, rzeczywiście było coś takiego, nie? Proponuję najpierw, żebyśmy doszli do Erengradu dowiedzieć się. Ja to włączę widzę. Tak, pojedziemy przez Erengrad, a z Erengradu Hochland jest prowincją w środku lądu, czy tak, nad Moskwą? Tak, nie, jest w samym środku. Ale z Erengradu moglibyśmy się statek? Żeby bliżej gdzieś na podpłynie szybciej? Wielebny, nie za bardzo. Poczekajcie, jeśli chcecie... Wyciągają mapę, tutaj map jest oczywiście od groma. Już wam pokazuję. Poczekajcie, najpierw popatrzcie na ścianę, bo pokazałem widzom. To jest to, co przerysował Diego. Wrzuciłem plik jakby co na czapkę, na Skype. Nie wiem, Wielebny, gdzie tu jest taki symbol. Właściwie nic nie... No jest przecież jest trzeci rząd od góry. Drugi rząd od lewej. To jest przekręcone o 90 stopni. Rzeczywiście. Czy byliście w miejscu, gdzie taki symbol był? Tak. To była ściana. Myśmy bardzo coś podejrzewali. Miejsce, gdzie, to było miejsce, gdzie swoją siedzibę miał zakon Białego Wilka. A może to jest więcej? Może czwarty symbol tu znajdziemy? Nie, wydaje mi się, że wytrzeszczaliśmy tam oczy jak szaleni. To nie znaleźliśmy, ale wiesz co... Nie patrzyliśmy na to w tym kontekście, znaleźliśmy taki symbol, ale... Może nie musi dokładnie tak samo wyglądać. Pamiętajcie, że te runy niby krasnoludzkie miały mieć ostre końce, a te mają takie zaokrąglone. Może ale to współczesne, szanowna Glorio. O, tu jest krokodyl. Ha! Mówiłam! Nie prowokować. Dobrze, tak czy siak. Słuchajcie, a to najbardziej, trzeci rząd, najbardziej po prawej, to jest taki znak zapytania i po tym jest takie coś, co ewentualnie mogłoby przypominać nasz ostatni symbol. Tak. Zastanówmy się nad tym, dlatego że ta skała może być bardzo stara, może część tego symbolu została odłupana. I faktycznie to jest tak, że my widzimy tutaj odłupaną część omegi i ta reszta symbolu tam jest. Na który mamy patrzeć? Najbardziej po prawej znak zapytania. A, znak zapytania. I w dół. Aha, to. Takie jakby film czy coś. Ale wyobraźmy sobie przez moment, że nie mamy, że to jest po prostu odłupany kawałek. No rzeczywiście, tak. Nie wiem, czy wyglądały na stare. Tak, no jakby tak... No to trzeba by... No a może pan Diego to niedokładnie na szybko przerysował. No tak, bo tam było ciemno. Znaczy nie mówię, że źle przerysował, tylko tam było ciemno i po prostu spieszyliśmy się. No dobrze, tak... Ponadto mówię, ciemna dama nas prowadziła, to było tuż po klasztorze. Mówię wam, że prowadziłam. Nikt w to nie wątpi. Dobrze, my wyruszamy natychmiast. Erengrad i z Erengradu... Droga, momencik. Z rzeką moglibyśmy was płynąć. Musimy zahaczyć o Erengrad, dlatego że po tym, co ja widziałem, chcemy jeszcze spotkać się w domu Mrozu z tym. Tak, prawda. Chciałam przekazać te informacje i może zapytać się, czy im coś te znaki mówią. Obejmuję Otfrieda, dziękuję ci chłopcze. Moja pamięć nie zadziałała, a ty być może uratowałeś nam życie. Mam nadzieję, że do czegoś to się przyda. Więc tak, znaczy nie byłoby dobrze wielebnie jechać przez góry środkowe bezpośrednio, bo to może okazać się bardzo zdradziecka, niby krótsza droga, ale może okazać się tak naprawdę czasochłonna. Więc okrążenie gór z Erengradu drogą dookoła. Ostatnio podróżowaliśmy właśnie przez góry, chyba mi się zdaje, i poszło nam szybciej. Szybciej. Wiecie, bo czas się... No, może jednak nie próbujmy tego jeszcze raz. Tak naprawdę przybyliśmy zanim żeśmy wyruszyli. Na pewno otoczyć trzeba Zatokę Kislewską do Erengradu. Dalej kawałek przekroczycie granicę i przez Imperium. Zerkniemy sobie na Ostland. Tak, w Gauschdorf przekroczycie panie granicę. Pani może zapisz. Sporządźmy może jakąś najlepszą drogę. Przez Wolfenburg, no trudno. Może odbudowali. Czyli co, pierwszy Erengrad? Tak, Erengrad oczywiście. Erengrad dookoła Zatoki. Tak, trzeba się kierować na Middenheim potem. Ale coś w Kislewie jeszcze? Będę jakieś miasta? Nie, Erengrad jest na samej granicy. I potem Middenheim? Tak, na Middenheim, ale trzeba skręcić na południe, na Wolfenburg, a właściwie na Ferlangen. Skręcamy panie na Ferlangen, to będzie jakieś 130 km i panie musisz okrążyć góry przez Wolfenburg. Ale do tego Ferlangen wjeżdżamy. Ferlangen, tak. Przejedziecie przez Ferlangen, przez Aukrug. Czyli tak, Erengrad, następnie Middenheim? Nie, to jest tylko droga na Middenheim. Akurat na skrzyżowaniu nie będzie żadnego miasta, z tego co mapa pokazuje. No trzeba... Dobrze, moment, chwileczkę, krok po kroku, ok? Jestem na Ferlangen. Wjeżdżamy do Ferlangen, z Ferlangen gdzie? Dalej na południe, na Wolfenburg. Do Wolfenburga. Z Wolfenburga do Hochlandu. Tak. I tam już do Hochlandu. Tak, Wolfenburg. I tak patrzę. Gdzie konkretnie do Hochlandu? Jak się nazywało to miasto, w którym twój krewny był? Bo tam było bardzo daleko. Hidenhof. Jest na samym środku. Którędy byłoby najlepiej? Nie znamy tak. Mamy jedną trasę przez Breder, Kyrin, Esk, a potem jest rzeka do Hidenhof. Albo można inną rzeką spłynąć przez Fort Schippel. potem. Schippel chyba byliśmy tam. Fort Schippel. Też mi się każe, że to jest miejsce, gdzie kierować się na Esk. Czyli tak, trafimy do Wolfenburga i tak. Stamtąd do rzeki przez Fort Schippel do Hidenhofu. No jeżeli taka droga, to tak, to będzie dobra. Bieg Wilka nazywa się rzeka tutaj, a potem jest to rzeka Kiefer. Trzeba się zmienić na rzekę Kiefer przez Fort Schippel i będzie Hidenhof. No, szanowni państwo, to jest jakieś 700 km do przebycia. Ile? Jakieś 700 km. Ja nie mam wyboru. A nie lepiej z Erengradu skierować się na Talabek? Później spłynąć Talabekiem? To znaczy, no... nie, bo Talabek, no to byłoby trochę naokoło. Dobrze, jak stoimy z pieniędzmi? Pytasz, jako... Chodzi mi o to, że ja chciałem... Nasze prywatne, czy jako gospodarz swojej świątyni? Nie, myślałem o tym, ale potrzebuję pieniędzy po prostu na transport, dlatego że ja 700 km, ja oczywiście mogę przejść na piechotę, bo robiłem trasę dużo dłuższe, ale nie mam na to czasu. To będzie jak pielgrzymka Ciemnej Damy. Ojciec Pancho, wędrujący kapłan. Może kogoś wysłać lepiej niż... Nie, ja to muszę zrobić osobiście, no nie powierzę tak, to jest najważniejsza część tego, co ma się wydarzyć. Potrzebujemy koni. Koni albo wozu. Albo po prostu wynająć wóz. Może wynająć dziadek. Właśnie. Może z dziadkiem. Wynająć transport. No, właśnie, może dziadek by jakieś ścieżki, które by trochę skróciły drogę. Właśnie, Otfried, zapytaj się dziadka, czy by nie pojechał z nami do Hochlandu. Spotkać się... On na pewno by pojechał. No to tak to zróbmy. Będzie wóz i szybciej będzie. I możesz mi powiedzieć, że ewentualnie mógłby się spotkać ze swoją drugą wnuczką. Wiesz co, nie wiem, bo Otfried chyba mi nie powiedział wszystkiego. No, z Hochlandu trochę daleko. O, jest kawałek, no daleko też. Nie, no do Hochlandu jedziemy. Trasa, obmyśliliście trasę, tak? No, tak. Trasa jest. Otfried ma pogada z Ulfmanem. Dziadek też będzie wiedział o jakiejś trasie dogodniejszej, bo przecież podróżował do Kislewu z Hochlandu, to też w jakimś transporcie. To jest do dogadania, ale mapy chyba mamy wszyscy podobne, więc myślę, że nie będzie problemu. I tyle, po prostu ruszamy. Wielebny, tylko prośba jest, rozglądaj się też, panie, za czwartym symbolem. Tak, oczywiście i wy również. Wy nie ustawajcie tutaj w pracy, może uda wam się coś ocalić. Po pierwsze, brat Leonardo, jako że jest najbardziej doświadczony wojskowo, zostanie moim zastępcą na czas mojej nieobecności. Natomiast was, bracia, upoważniam i przed bratem Leonardo również do tego, że jeśli uda wam się ustalić coś nowego w ramach tego, to zgodnie z naszą tradycją każdy pierwszy orzeł, czyli każdy akolita, który szykuje się, żeby zostać kapłanem, musi otrzymać zadanie. Swój pierwszy samotny lot. I jeśli któryś z akolitów będzie wykazywał takie rzeczy, to można go wysłać, żeby rozpoznał sprawę. Również, a być może nawet osobiście zorganizujecie coś stąd. Ale jaką sprawę? Którą? Jeśli uda wam się ustalić coś więcej a propos tego ostatniego symbolu, to nie czekajcie na mnie, aż ja zrobię 700 km w obie strony, tylko sami też kawałeczkę głową. W jedną. No właśnie. Oczywiście, nie, no my wiemy, co mamy robić. Dobra, w takim razie tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że to, co zrobiłem dzisiaj, a raczej nie ja zrobiłem, tylko Myrmidia uczyniła moimi dłoni. Umożliwi wam rozpoczęcie. Nie, wiara. Moje moce zależą tylko od jej łaski. Nie użytkuję sobie tego, że ładam jej. Mam nadzieję, że to pozwoli wam trochę ruszyć z rekrutacją tutaj, że kiedy wrócę, nie będziecie... nie zostanę was tutaj w tym samym składzie, tylko większy. No i to w zasadzie tyle, dlatego że ja, jeśli tylko Ulfman się zgodzi, to natychmiast wyruszamy. Tak, tak. Kirsten zostanie tutaj z dzieckiem? Diego? Myślę, no chyba tak. Będzie tu myślę, że będzie tu bezpieczna i przy okazji mogłaby też zająć się kandydatami na wojowników tutaj, czy tam. Na Zgadzam się. Jako doświadczona osoba, która ma doświadczenie w rekrutacji osób. I zgadzam się, jak najbardziej poprosił o to. A ja szczerze powiedziawszy załatwię sprawy formalne, zostawiam wszystko bratu Leonardowi i wyruszamy. Mhm. Dobrze, no to w takim razie wiemy co robić. Tak jest. Mamy jakiś plan. Nie tracę czasu, idę szukać dziadka. Lećcie! Jakiego dziecka? Dziadka. A, dziadka. Dziadka. Wielebny, niech Myrmidia wskaże ci drogę swoją włócznią. Ojcostwo. Zawsze. Dobrze, słuchajcie, w takim razie rozchodzicie się. Nina do ciebie przychodzi, Gloria. Tak, właśnie miałam ją znaleźć. Witaj, Nino, dobrze, że przyszłaś. Będziemy wyruszać najprawdopodobniej jutro na długą podróż. Z powrotem do Imperium. Mamy tam pewne sprawy do załatwienia. Znaczy, więc... ja nie byłam jeszcze w Imperium, więc... Tak, to prawda. Myślę, że również czegoś się nauczysz. Ale proszę, spakuj nas na tą podróż, siebie również, łącznie z prowiantem, którego będziemy potrzebować. A w międzyczasie pojedziemy również do Erengradu. I zobaczymy Dom Mrozu. Tak. Tak, więc cudownie. Przygotuj się, żebyś wyglądała reprezentacyjnie. I niczym Elza sobie, wiesz, zrobiła z Mrozu. No jeszcze tego nie umiem. Ja chciałem jeszcze z Pancho pogadać. Dobra, Diego zostaje sam z Pancho jeszcze w bibliotece, tak. Czy w skryptorium. Słuchaj, Pancho, tak ostatnie starcie z tym demonem uświadomił, że potrzebujemy jakby lepszej broni do walki z przeciwnościami, tym, co nas będzie czekać w najbliższym czasie. Jakby trzeba było... No i zazwyczaj rzucasz w nią gdzieś w sufit albo w ścianę, tak? Zgadza się, ale jednocześnie walczy nią i to jest moja jedyna broń, która została mi wręczona jako wybrańcowi. Dobra, to my cię zostawimy, a ty będziesz walczył sam, tak? My nie mamy akurat jakby... Tylko mówię, że ja nie potrzebuję innej broni niż źródło Myrmidii, a ty... Ale ja nie mówię, że ty potrzebujesz, ale że my potrzebujemy, reszta znasz, co jak... No. I wypadałoby jakąś taką broń zdobyć. Nie wiem, czy macie tutaj w zbrojowni jakąś broń, która była lepsza od tej, co posiadamy, czy... Zostało trochę broni chyba z tego zakonu Tora, nie? No to prawda, tak dużo posłużyło to na nowe włócznie, ale wasza broń jest lepsza od tego, co tutaj jest robione. No, na pewno nie mamy niczego takiego mistrzostwa wykonanego, ale słuchaj, 700 km. Miniemy największe miasta i na pewno znajdziemy jakieś miejsce, gdzie można będzie coś zdobyć po drodze. Będę trzymał oczy otwarte również dla ciebie. Jeśli tylko zdarzy się sposobność położyć ręce na jakimś mistrzowsko wykonanym orężu, to zrobimy wszystko, żebyś miał czym walczyć. Nie mówię tylko sobie, nie? Otwit też raczej... Pamiętasz, jak dźgaliśmy tego demona, to raczej dużo tym, co mamy, nie zrobiliśmy. Tak, no zgadzam się, bez dwóch zdań. Wtedy jeszcze łaska Myrmidii mnie wspierała, to też jest czynnik. Wolę liczyć na swoje umiejętności niż na łaskę. Człowieku małej wiary. Dobrze, ruszamy. Łaska sprzyja, jakby to mówiąc, szczęście i łaska Boża sprzyja tym, którzy mają jakieś umiejętności bez dwóch zdań. Częściej się... niż... Mhm. No mówię, nie ma żadnego problemu. Po drodze, jeśli uda mi się coś znaleźć. Tutaj niestety niczego takiego nie znalazłem, a jesteśmy tutaj od roku, więc nie jestem w stanie ci niczego dać tutaj, ale po drodze mam nadzieję, że będziemy mieć sposobność na zdobycie jakiegoś lepszego oręża. Moja tarcza też już zniosła bardzo wiele, więc może też ją gdzieś wymienię na coś lepszego. Zobaczymy. No. To idę do Kirsten porozmawiać o proponowanej roli. Mhm. Dobrze, Kirsten jest w waszym pokoju, zajmuje się małym. Kirsten, skończyła się ta narada nasza i prawdopodobnie będziemy razem z resztą wrócimy do Hochlandu. Jest taka prośba, pod naszą nieobecność mogłabyś mieć oko na nowych kandydatów, którzy tu się będą zgłaszać do ewentualnej straży świątynnej i oddziałów, jako osoba, która ma doświadczenie w rekrutacji. Na tyle, ile będę mogła. Zresztą muszę jakoś zarobić tutaj też na pobyt. Nie ma miejsca dla niepotrzebnych ludzi, dla balastu. Myślę też, że jakąś mamkę udałoby się znaleźć tutaj w okolicy, żeby ci jakoś pomóc w opiece nad moim Carlosem. Wiesz co, powiem ci, że chyba nie za bardzo chcę, żeby jakaś tutaj lokalna baba, jak oni to nazywają, wiesz, karmiła go swoimi ziołami i swojej mądrości tej kisleckiej. My mamy dobre estalijskie wychowanie. Chociaż to pomoże w obowiązkach. Odciąży cię trochę. Dam radę. Jak długo was nie będzie? Do Hochlandu, rano. Podjęłam się dojść. Ostatnio nam ile zajęło? 4 miesiące? Czy wyprawa? A co z pobytem w Kacerze? Jest od jego, tylko nie chciałabym, żeby mały był półsierotą wkrótce. Akurat wiesz, wiem o tym. Wyjeżdżasz, a tutaj zostawiasz nas pod nosem, wiesz, pustkowi chaosu praktycznie. Wiem, że nawet tu bezpiecznie, ale no na kolicie do dzieciaki jeszcze, tych paru kapłanów. Absolutnie panie... nie słyszę nic, co mówi do mnie ojciec Pancho teraz swoimi myślami, więc... Donośnym głosem. Nie, ale jesteśmy poza zasięgiem jego wzroku, więc nie działa. Dobra. To słuchaj, no... Pancho się wynosi. Tam się... A Pancho tam przez okno tak się wdrapuje. Wiesz, co jeżeli nie wypędziliśmy wszystkich wampirów stamtąd i wilkołaków? Czy jedziesz znowu w niebezpieczne miejsce? Nie miałem kiedy nawet ciebie przeszkolić, wiesz, w kwestii walce z wampirami. Wiem o tym. Jakoś nam czas nie sprzyja i... Słuchaj, wiem, że... Wiem, że... Ciężkie czasy są. Ja wierzę akurat w to, co Pancho mówi. I może uda się po prostu to powstrzymać i stworzymy razem lepszy świat dla naszego syna. I wiem, że musisz jechać, dlatego ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Więc po prostu jedź. Tylko po prostu obiecaj, że będziesz na siebie uważał. Oczywiście, że będę na siebie uważał. Przede wszystkim. Myślą o tobie i naszym Carlosie. Ja jestem wciąż pod wrażeniem tego, co widziałem dzisiaj rano. To było to bardzo zaskakujące. Tylko żeby nasze dziecko doczekało do momentu, kiedy będzie mogło wykorzystać moc. Albo może ta moc chociaż go ochroni. Diego, co jeżeli będę musiała stąd uciekać? Najpewniejszym miejscem no to byłaby Estalia, dom rodzinny. Ale gdzie ja z moim dzieckiem? Przez całe imperium będę uciekała. Diego, dobrze, zróbmy tak. Jeżeli coś byłoby nie tak, zmierzam do Erengradu i wsiadam na pierwszy lepszy statek, który mnie zabierze do Estalii. Dobrze. Bo w Imperium nie przychodzi mi na myśl żadne miejsce, w którym moglibyśmy się... No chyba, że do zakonu Ciemnej Damy. Tam ewentualnie... Mogłabym się tam dostać tylko i wyłącznie drogą. A przez całe Imperium nie... Ja nawet nie dokładnie gdzie to jest. Nieopodal kawałek od Nur. A jaki problem jest, żeby do Estalii się udała? No żaden problem. No to w takim razie nie ma problemu. Chyba że wstydzisz się, że nieślubne dziecko pokaże twoje. Nie, chodzi o to, że jakbyś nie mogła dotrzeć zdobyć jakiegoś okrętu, nie? Czy tam jest miejsce na statku. Też nie wiemy jakie będą... To już wszystko jest takie... Jeśli się uda zdobyć... Ukradnę nawet, żeby mieć na jedzenie dla niego i na miejsce na statku. Ale zakradnę się na statek i schowam się gdzieś w luku bagażowym. Nie wiem. Dobrze. Możemy się tak po prostu umówić. Dam ci... Daję mi, gdzie mieszka moja siostra w Magricie. Z swoim mężem. Mhm. Się tam zgłosiła. Ale ja wysłałem oczywiście wcześniej listy do rodziny, także wiedzą o tobie i o Carlosie. O imieniu chyba jeszcze nie wiem. I o dziecku. Dobrze. Nie wiedzieć. Kiedy wyruszacie? Na dniach. Musimy po prostu... Zrobimy przygotowania... Przygotujemy się do drogi. Najpierw ruszamy do Erengradu, tak jak było mówione wcześniej. Ustalaliśmy i stamtąd wyruszymy już do Hochlandu. Mhm. Wiesz co, lepiej traktem. Nie przez góry. Proszę? Nie przez góry, lepiej traktem. Nie, traktem z Erengradu pojedziemy już. Nie będziemy dać Ulfman z wami jedzie? Jakiś... Tak. Ma jechać z nami. No dobrze. Dobrze. Okej. Michał, coś jeszcze? Chyba tyle. No to, co chciałem przekazać, chyba już przekazałem. Robert. No, chłopcze, jestem zadowolony z takiego wnuka. Muszę ci przyznać. Dobra, nie wiem, czy słyszałeś, ale... Ale... Nogą drewnianą wybijałem rytm o kamień. Trochę się nauczyłem. Trochę? Przez moją. Przepraszam bardzo, ale to on jest tutaj nazywany, wiesz, szermierzem, zwadźcą, w ogóle najlepszym w ogóle estalijskim wojownikiem. Ty masz 17 lat, jesteś od niedawna mężczyzną dopiero. To stary chłop. Jest w średnim wieku i ma ponad 30 lat. Myślę, że też nie dawał z siebie wszystkiego. O, jeżeli on nie dawał z siebie wszystkiego, to ja też chciałbym zobaczyć, co on potrafi z siebie dać. Ale no ty, naprawdę, dorównywałeś mu kroku i to przecież to strasznie długo trwało. Miał to być pokaz, nie walka na śmierć i życie. Więc to też mogło trochę skrócić. Nie no, wyglądało to niesamowicie, naprawdę. Ojciec byłby z ciebie dumny. Słuchaj, będziemy mieli do ciebie prośbę. Potrzebujemy się dostać do Hochlandu. Najlepiej jakimiś ścieżkami, które ci są znane, żeby jak najbardziej skrócić tą drogę. Do Hochlandu? Tak. A po cóż sobie do Hochlandu teraz wracać? Otfried, tam naprawdę nie ma już nic po naszym domu. Tylko niepotrzebne marzenia. Nie chodzi o nasz dom. Wspomnij. Mamy po prostu tam sprawy do załatwienia. I to jest bardziej służbowe niż... Aha. O rety, kawał drogi jesteśmy od Hochlandu. Zgadzam się. Dobrze, jak ja mogę... Znaczy, żeby was zawieźć. Gdybyś mógł nas zawieźć, to... No co mam innego, do roboty, no. Nie wiem, może masz jakieś interesy? Tyle... Znaczy mam, ale ja na tyle skromnie żyłem przez te ostatnie lata, że nie muszę pracować przez najbliższe miesiące. Poza tym idzie zima, to i tak klientela osłabła. Turnieje się kończą i... A kiedy mamy wyruszyć? Na dniach. Tylko przygotowania się zakończą i wyruszamy, bo... Nie możemy usiedzieć w miejscu. Niestety, u nas tak jest, że nas nosi po całym świecie. Nie, no dobrze, o tym. Czemu miałbym odmówić? Nie mam absolutnie powodu i... Zobaczyłbyś się z Tomasem. I czemu nie? I z jego ciatkiem mam nadzieję, że jeszcze jest w pełni sił. O rety, to do nich mamy jechać? No myślę, że u nich się zatrzymamy. O, no to jej. Mam nadzieję, że jeszcze żyje ten stary dziadyga. No dobrze, no to w takim razie czemu nie? No oczywiście, pojedziemy. Dobra. Pojedziemy, tylko to nam trochę, zajmie. Parę miesięcy może nas nie być. No, zależy nam, żeby jak najszybciej. No tak. To podróż odbyć. Dobrze, służbowo. Dobrze. W takim razie nie ma co. Tak, przygotuję wszystko, sprawdzę wóz. I dobrze. W takim razie idę powiedzieć Pancho, że się zgadzasz. Dobra. Słuchajcie, panowie, wasza trójeczka się spotyka wieczorem przy kolacji. Gloria też jest obecna. No. Rozmawiałem z tym. Wszystko załatwiłem. Ma nas zawieść. Jesteś niezastąpiony, chłopcze. Jakiego ja mam nasa, że tego złodziejaszka młodego z mlekiem... Niedoszłego ojca chrzestnego. Jak go to boli, ale go to boli. Jej. Godfather. Ja to myślałem. Jeszcze nie stracone jest. No. Chcesz przestać? Nie. No, do ojca chrzestnego to jeszcze brakuje ci trochę. Wiesz, jak nie zostanę ojcem chrzestnym świadka przestępczego, to jeszcze jest ten Pancho i Gloria, tak? W takim razie ja ze swojej strony, chociaż świątynia, powiedzmy, pieniędzmi nie sypie, to mamy zapasy, więc zapewni nam jedzenie na drogę. Przepraszam bardzo, Grześku, rzuć sobie, jeżeli ty chcesz, zobaczymy, po prostu sprawdziłeś księgi, zobaczymy jak, ile byłeś w stanie wyciągnąć, żeby świątynia sobie poradziła. Zrobimy sobie to będzie na pewno test na inteligencję. Nie masz jakiś geniusz arytmetyczny? Nie wydaje mi się. Ja mogę pomóc. Chyba coś takiego. Mam bystry wzrok. Geniusza arytmetycznego? A ty masz? A jest geniusz arytmetyczny, faktycznie, Diego. A ile masz inteligencji? Może ty spróbujesz wciągnąć się w arkanę. No ma więcej. 52. No to jedziesz. To ja w ogóle nie podchodzę do sprawy. Biorę Diego. Księgowe Diego. To nasz wspólny interes, więc ja mu tylko chcę pomóc. Mogę pomóc? Tak, dobrze, okej. Tak, patrz, tak otworzył te księgi, tak... Nie, bo tak, tu jakieś... Nie ma liter, są cyferki, liczby, jakieś ramki, jak w Excelu, nie, w cholerę. Panem przegrobnym i serce mam na trakcie i z włócznią w ręku. Przepraszam, Grzesiek i Basia, czy coś z mikrofonem nie zrobiliście, bo jesteście ciszej? Nie. O. Nie, halo. O, teraz lepiej. No. Bo właśnie mówisz. Nie, jest po prostu. Dobra, coś ruszyłaś. Jest lepiej? Tak. Okay. Słucham? Powiedz. Wydaje mi się, że może się. Bo mam podłączonego lepiej. Yeti, może się odłączył na chwilę, jak coś tu ruszam. Okej, dobra. Ja mam się zająć, tak, Grzegorz, test. Proszę, twój inteligencji. Dobra. Każdy stopień sukcesu daje mu. Super, tak. Aha. 42 było. Tak. Podwójnie rzucasz, nie. Diego, wiesz co, on tak stoi na tobą, cię pokazuje, słuchaj, a zobacz tutaj, a jakby stąd odciąć, zobacz, a patrz, nie potrzebujemy aż tyle tego, zobacz, patrz ile ananasów kupujemy, nie potrzebujemy tyle, zobacz, dobra. A musztardów nikt tego nie je i on tak ci pokazuje, wiesz. Spokój, muszę się nad tym skupić. Dobra, nie nadaje się do tego, idę poćwiczyć w uczniach. Tak. Odwijam rękawki. Dobra, jest co, Michał... To jak ja tak stoję tak sam, to dobra, to ja też... Nie, guzik ciebie tam, oni to wcześniej zrobili. Michał, test na inteligencję, geniusz arytmetyczny plus 10, ale ci przeszkadzał ten pancho w końcu. Patrzę sobie, co tu jeszcze masz. Hazard mam. Dobrze! Gdzie masz ten hazard? Masz hazard, damy plus 5 za hazard. W końcu troszkę manewrujesz finansami. Więc na plus 5, Michał. 57%. Okej. No, leci. Wiesz, bardzo ładnie. 57 to są 4, 22 wyrzuciłeś. To są 4 stopnie sukcesu. Michał, rzucasz 4 dziesiątkami. Co to jest? Na drogę złota. No tylko wysoko. 1, 1, 1, 1. No, może być. I manifestacja o 4. Tak. 14. Diego, przechodzisz do panczo, który tam sobie... Z koszulki? Możesz to przerzucić z koszulki. Oczywiście, że możesz, tak. Teraz powinno być 1. Lecisz, no. I więcej. 37 na 40 maksimum. Michał, wyciągnąłeś 40 złotych koron. Źle przecinek położył. Przestawił. Nie, tutaj się nie zgadza, tu jest błąd w obliczeniach. I on tak, kura, ten przecinek tak i zdrapał, tak, no nie. Coś tu upadło. Oj, Basia, wiesz co, coś ledwo was słychać. Słucham? Źle nas słychać? Tak, no gorzej. To jakbyście uciekali gdzieś tam. Tak. Z końmi. Z tym całym złotem. Bliżej? Mogę go postawić bliżej. Halo? Tak, teraz dobrze. Teraz dobrze. No. Ile wrzucił? 37. Diego, przychodzisz, masz kasę w ręku. Przychodzisz do manczu. Może pokazuję, skąd może, gdzie oszczędzić, nie? Na tym może oszczędzić. Tutaj się rachunki nie zgadzały. To masz tyle dochodu, a nie tyle. Przychody, odchody. Czyli mamy 37 wspólnej kasy na podróż. Właściwie nawet nas nie stać na innego konia. Nie, ale mamy wóz Ulfana, mamy przyjaciół, a to jest, okazuje się, ważniejsze niż pieniądze. Przyjaciół poznaje się w biedzie. A w biedzie jesteście. A my jesteśmy w biedzie. Same filozofy. Dobra, ruszamy z samego rana. Idźcie spać, niech Myrmidia wam błogosławi. 37 koron, jakbyście kupowali na przykład tylko jedzenie, nie zatrzymywali się w karczmach, spokojnie powinno was wyżywić, nie? A czy ja mam ogólnie 68 zł koron, więc... Czy jesteś prawie 2 razy bogatsza od świątyni? Ja jestem dziana. Dobrze, ruszamy. Wiadomo, koszty są... To jest takie luźne środki, które można po prostu jakby wziąć i... Bez uszczerbku na gospodarce. Tak, na gospodarce świątyni. Tak jest. Dobrze, ruszamy. Dobrze, słuchajcie, w takim razie parę dni jeszcze na przygotowywania. Pancho musiał sprawy organizacyjne załatwić. Powierzyłeś, Pancho, ojcu Leonardo. Piecze tutaj i on został przeskoczył. Jeżeli mam jeszcze chwilę czasu do skończenia przygotowania, chciałem zaproponować Panczu, żebym się pokręcił po świątyni, może jakieś tam uchybienia, jakieś uwagi od strony mojego doświadczenia złodziejskiego. To jest twój zawód. Nie musisz mnie pytać o takie rzeczy, tylko to jest... No więc chcę się pokręcić po całej tym terenie, żeby jakieś tam uchybienia... Kręć się gdzie chcesz i jak zobaczysz któregoś akolitę śpiącego, to mi donieś, będzie stał włócznią całą noc. Ojej, tak rękoma do góry, ojej. Do góry nogami, tak. Albo do góry nogami w dół. Na rękę. Stał na włócznie, ale na wbitą. Grotem. Jak najbardziej. Dobra, Otfried, ja bym chciał, żebyś wyrzucił... Spostrzegawczości jakiś? Na spostrzegawczość, tak, ale wiesz co... No niech będzie na spostrzegawczość. Stopnie sukcesu są mi potrzebne, pułapek, ale tak naprawdę nie chodzi o 3. To, że pułapek nie szukasz właściwie. No tak, ale to znaczy... To nie są może takie pułapki, że... Mogą cena, ale może jakieś... Zostawiasz pułapki, tak? Tak. Na jakieś zasadzki czy coś w tym miejsca takie. Mhm. Gdzie zamontować pułapkę? No rzuć, zobaczymy. Przerzucę. 96 wyrzucił Robert. 68. I jeszcze... Przerzuciłem. Ja wiem, że przerzuciłeś. Wiesz co... Starałem się. Ja wiem, starałeś się, to prawda, starałeś się. No, forteca, no kurde. Będą w bramę walili i tyle. Bezpieczna jak. Mysz się nie prześliźni. Nie, nie. Michał, ja bym chciał jeszcze przed pójściem tak, pójść do świątyni, do kaplicy, tak. Oddać w ofierze Myrmidii tą włócznię elfów i się pomodlić. Okay. Tą starą, niepotrzebną, brudną pajęczynę. Proszę, już jest wyczyszczona. Dobrze. Dobra, włócznia elficka składana na ołtarzu. Po prostu będzie dodatkowo pięknie wyglądało to. Tak. To jest ulubiony dar. Chcesz się pomodlić? Dobra. Michał, ja myślę, że możemy tobie to na jakieś 3% zrobić. No, ostatnio było 0,2 tutaj w tej świątyni. Mamy rzut. Blisko. Ty by było odwrotnie tu. Grzesiek powinien pan tu taką tabliczkę zamieścić. Dni bez cudów 0. Ile dni minęło bez cudów? 0. I liczymy od nowa. Cud Myrmidii jest każdego dnia. No, coś w tym jest rzeczywiście. Czy coś jeszcze, moi drodzy, chcecie wyruszyć? Dobra. Słuchajcie, w takim razie minęło kilka dni. Zapakowaliście swoje rzeczy, pożegnaliście się z kapłanami, z teologami, z Kirsten, która właściwie sama tutaj chyba zostaje z takich... Tak, bo akolici się rozjechali, żeby rekrutować już. No tak. Słuchajcie, opuszczenie boskiej skały to właściwie jest jak trochę zostawienie bezbronnego dziecka na środku drogi. Prędzej czy później pojawi się ktoś, kto zechce to miejsce dla siebie zagarnąć. I kto wtedy pomoże? Gniewpiewicz wyśle swojego brata i jego zbrojnych, by pomogli? Caryca może zareaguje? Wszyscy oni mają swoje problemy w stolicy. I macie wrażenie, że widzicie te mury obsadzone tym jednym młodym akolitą z włócznią po raz ostatni. Słuchajcie, wyjeżdżacie na wielki zachodni step. Płaski jak podłoga w skarbcu panczo. Tak samo pusty zresztą. Brak lasów typowych dla imperium. Śnieg w tych częściach krótko trzyma. A i tak jest na niego jeszcze za wcześnie. Ziemie na zachodzie Kislewu są bardzo krótkie ku rozczarowaniu Glorii i Niny, lecz gdy uderzą, robią to z pełną siłą, by zmrozić wszystko na swojej drodze. Ten czas roku, ku uciesze większości, jeszcze nie nadszedł. Teraz macie dobry moment na podróż. I spędzacie cały dzień w drodze na południe. Gdzieniegdzie wioski, odbudowane już po inwazji chaosu sprzed kilku ładnych lat. Wtedy wszystko było zrównane z ziemią, nawet Erengrad. Lecz ludność kislewska znana jest ze swojej zdolności do solidaryzowania się w najcięższych chwilach. Na co dzień sąsiad sąsiadowi wilkiem, lecz w chwilach stania nad grobem każdy obroni rodaka. I tak jest też na stepie. Ludzie próbują odnaleźć się z powrotem mimo plotek o kolejnej inwazji. Lecz skoro przeżyli poprzednią, to i przeżyją następną. Zatrzymujecie się na pierwszy z 2 noclegów pod gołym jesiennym niebem. Jest czas po całym dniu odpocząć. Pancho poszedł na stronę. Wy się zatrzymujecie. Ulfman. Dobra, trzeba, słuchajcie, troszkę nogę rozprostować, bo druga prawie korzenie zapuściła. Jakiś odpoczynek. No, też wstaje. No, rozbijamy jakiś obóz. Tak jest. No. Gdzieś namioty mam, czy coś takiego. Dobrze, to w takim razie Ulfman powoził cały wieczór, to teraz Ulfman sobie może odpocząć. Tak jest. Młodujemy jedzenie. Młody rozbije namioty. Słuchajcie, bo wy to chyba mieliście te swoje takie te zimowe, tak. Nawet zimowe macie ubrania podróżne, widzę. Na pewno Gloria. Tak. Właśnie nie pamiętam, mamy namiot. Ja namiotu nie mam. Właśnie tak patrzę sobie. Nie, chyba sprzedaliśmy te rzeczy, żeby kupić chyba... I dlatego macie tyle pieniędzy, kurde. Diego ma 50 koron, Gloria 68. To nie, to te pieniądze są z tych kosztowności. Z tej biżuterii. A tam to żeście sprzedali. Sprzedaliśmy? Czy nie? Wydaje mi się, że my próbowaliśmy z Otfriedem opchnąć pewne rzeczy. Tak. W zamian za ten... Ty się podawałaś na tego Gniewpiewicza. Tak, ale w końcu nam się nie udało. To więc próbowaliśmy się zamieniać i tak dalej, ale koniec końców jak po prostu zostaliśmy taką średnią cenę za te nasze rzeczy. Co tam mamy, to zbijamy. Basia, ja tutaj widzę, ty miałeś chyba jakąś taką piętno chyba lodowe, bo ja tutaj widzę, że masz w różnych porach roku statystyki ci się zmieniają. Tak. To pamiętaj, że jest jesień i masz dodatkowy punkt żywotności. Tak, to wynikało z tej manifestacji, dlatego że lodowe wiedźmy nie mają zwykłych manifestacji chaosu podczas dubletów, tylko tam jest osobna tabelka. Tak. I ten... Czyli to takie piętno takie lodowe. Tak, ja go nie zapisałam, bo to było wtedy w Polsce, ja nie miałam swojej karty, więc... Dobra, no ale jakby co, masz dodatkowy punkt żywotności. Nie, ale pieniędzy, słuchajcie, macie. Nina ma ubranie podróżne, plecak, ma sakiewkę 10 szylingami. Tak, bo ja i dam. No tak, no chyba nie macie, kurde. Nie stać nas na 4 konie. Otwórz świecznik na jajko z zębami bestii z Bergendorf. Ja mam śpiwór. Śpiwór mam. Ty nie sprzedałeś tego? Nie. Gdzie? Zwariowałeś? Nie, to arcydzieło. Ten osprzęt do podróży przez góry. Tak, liny, kotwice, chyba to sprzedaliśmy. A takie rzeczy jak śpiwody i... Ja to swoją pułapkę... I tego muła, czy tam osła, co mieliśmy, też go sprzedaliśmy. Hej, to był rodowity koń pełnej krwi. Muła, osła. Tak, jak go poganialiśmy, to był muł, jak go sprzedawali, jak już go sprzedaliśmy, to był rodowy koń. Jak już był osła. Odklepany od ręki Grzesiek, ja mam u ciebie zapisane nóż dobrej jakości z niedźwiedziem. Czy to dałeś Ninie? Tak. No właśnie, to ja nie wiem, czemu to jest u ciebie jeszcze. No właśnie. No tak, słuchajcie, to te takie... Zebraliście po prostu swoje chyba sienniki z łóżek własnych i... Nie, mamy te początkowe, co mieliśmy. Mamy śpiwory normalnie. Nie! Mamy. My dokupiliśmy na tą podróż dodatkowe, ale mieliśmy te wyjściowe, te, które mieliśmy na sam początku. Te mamy. A jakie na początku mieliście śpiwory? No, że wiesz, że każda postać dostaje... Podróżowaliśmy przez Hochland. No. Do Hochlandu to mieliśmy, już kupiliśmy śpiwory. To mieliśmy swoje pezaki, śpiwory i tak dalej. Bo tu u Otfrida widzę tylko. A nie, jest śpiwór. Śpiwór, dobra, Baniak, zamknij się. Tak, mamy takie pierdolone. Tak, macie śpiwory, dobrze. A słuchajcie, w takim razie rozkładacie. Mamy w czym spać. Tak. Ognisko, tak? Co robicie? No śpiwory rozkładamy, ognisko palimy. Pierwsza warta. Dobrze, ja wezmę ostatnią. Ja zmienię. Ulfman się wyśpi, bo Ulfman nie może spać w trakcie jazdy, żeście sobie kimali. Widziałem. Ja najwyżej ja wezmę środkową wartę. Okej. Dobra, w porządku. Jemy, idziemy spać. Ja się modlę. Powinniśmy dojechać mniej więcej do Erengradu pojutrze. W dzień. Czeka nas jeszcze jedna tutaj. Jeszcze jeden nocleg. Zabraliście dokumenty? To już cały czas mamy przy sobie. Na granicy będą sprawdzali na pewno. Tak, tak, mamy przy sobie, mam dokumenty. Ja jeszcze się upewniam. Po dzisiaj, po tych przeżyciach w Kislewie nie dostaje się z dokumentami. No tak, no niestety. Niestety. Też będą sprawdzali, wiecie, wyjazd, czy się przypadkiem nie wynosi czegoś, nie wywozi. Tutaj imperialni to tam mają to w nosie. Ale Kislewska Straż Graniczna będzie sprawdzała, czy się czego nie przemyca, jakiś na przykład dzieł sztuki. Nielegalnych tych emigrantów. Macie dokumenty też na te swoje, ten napierśnik i hełm? No tak, tak. Cały komplet tych dokumentów. No? Tak, tak. Ja mam na swój kostur przy okazji też. Tak. To było zaświadczenie o nieszkodliwości. O. Tak jest. Zaświadczenie o nieszkodliwości. Miesiąc kwarantanny dla przedmiotów był. Tak, masakra. Posłuchajcie, siedzicie sobie, rozmawiacie, żartujecie. Jakie to było? Jak to było fajnie w więzieniu. Śmiesznie strasznie. Jak to było fajnie w więzieniu w Hochlandzie, jak to było fajnie w więzieniu w Kislewie. A jeszcze mam doświadczenie z Estalii. W Estalii jeszcze Otfried siedział. Ale już nie, to nie te czasy. Teraz arcykapłan to tamto. Wiedźma za lodowa. Moich czasów to się... Kiedyś to były czasy. Teraz już nie ma czasu. Nie ma czasu. Słuchajcie, słyszycie konie. Gdzie są konie? Właśnie, Gloria pyta się, gdzie są konie. Ale słyszycie. Słuchajcie, nagle wiecie, że z górze, ale słuchajcie, dobrze, mają dobre 500 metrów do was, pół kilometra. Widzicie dwóch jeźdźców w futrach. Wolno jadą, nie pędzą. Jadą z tempem. Musiałeś się przyglądać. Osoby z bystrym wzrokiem. Mhm. Czyli tak, chyba ja. Gloria i Pancho chyba. Ja nie. Jak to nie? Nie, czekaj, ja rzucę. Jestem ślepy. Jak nie? Pancho, masz bystry wzrok i czuły słuch. Ale 71 rzuciłem, więc mi nie weszło. A nie, ale ja nie chciałem, żebyście rzucali. Ja mówię, że osoby ze zdolnością bystry wzrok. Nie chciałem rzutów. Ja tylko się staram mieć bystry wzrok. Słuchajcie, widzicie, że tak jak mówiłem, że są ubrane w futra i widzisz, to są kobiety. Kładę blisko siebie włócznie i tarczę, ale w gruncie rzeczy się nie interesuje. Ale one jadą jakby na nas? Tak. No bo my rozbiliśmy... No to nie, no to ja wychodzę. Wyciągam kosty po prostu i wychodzę na tą drogę. Nie zastawiam im drogi, ale tak w miarę, żeby na pewno mnie nie mogły po prostu tak ominąć. O, dobra. Tak, próbuję się jakoś nie ujawniać za bardzo. Po co? Po prostu siedzieć w cieniu. No, ale tak, tak widać, siedzimy na stepie, widać nas jak na... Tak, jak na dłoni. To ja się ukrywam, w tym śniegu się zagrzebuję. Nie ma śniegu jeszcze. No to pewnie liściach, czy tam trawie. Gloria, widzisz, że są to dwie lodowe wiedźmy. No to ja na pewno muszę wyjść. No to ja też wstaję. Podchodzę sobie z tarczą włócznie na plecach. Jest jakieś pozdrowienie takie charakterystyczne dla siostrzeństwa, które mogłabym wykonać? Typu... Wiesz co, nie ma jakiegoś też tajnego uścisku, wiesz, dłoni. Słuchajcie, podjeżdżają Gloria, sestro nasza, a my właśnieśmy do ciebie jechały. Widzicie, że przemawia Nikita. Piękna jak zawsze Gloria, długie kasztanowe włosy wychodzą spod czapki, idealnie pasujące do jej piegowatej twarzy. Obok niej Katiana, której biały lok w grzywce na tle czarnych włosów wygląda jak samotny powiew zimnego wiatru. Dwie lodowe wiedźmy, które niemal rok temu zabrały cię, Glorio, do wsi Borowy Nów, gdzie wybrałeś Ninę na swoją uczennicę. Gloria! Zdrastwuj! Siostry, to kiwam im głową. Patrzę na Ninę, skłon się. Panie przyjechały. No. Siadają, a wy kuda? Toż my do was jechały. O! Cóż. Myśmy chciały siostrę spotkać. Stało? Nie! Myśmy chciały siostrę spotkać. No to chodźcie do ogniska, mamy jedzenie, dopiero się zatrzymaliśmy. W Erengradzie byłyśmy, listy zawieść, futra sobie nowe sprawić. Statki, statki z Ulthuanu przybyły, wieści z domu Mrozu poznać, nowe obowiązki przyjąć. Miałem go. Tak, więc... No nie zapoznasz nas ze swoim mężem? Właśnie zamierzam. Zapraszam je jakby do ogniska, bo ja wyszłam do nich i zapraszam, żeby usiadły. Ja wstaję i witam się z nimi formalnie. Ja wstaję, wykonuję dowodny ukłon. Witam, drogie panie. Ja wychodzę z tych zarośników, w których się schowałem. Z tej trawy. Też się skłaniam. Zdycham. To mój mąż, arcykapłan Pancho Santiago, wybraniec Myrmidii, to jego przyjaciel Diego Esteban, szermierz estalijski, nasz towarzysz Otfried, mistrz świątyni, oraz Ulfman, członek rodziny Otfrieda, nasz też woźnica. No, Gloria, no powiem ci, nie sądziłyśmy, że jesteś aż tak wybredna, żeby sobie aż tak przystojnego męża sprawić. Witamy, ojcze. Witam, panie. Uśmiecham się. Gloria, jak życie małżeńskie ci się układa? Kręci już szyja głową? Uśmiecham się lekko. Myślę, że na razie wypada świetnie. Żartujemy sobie oczywiście. Jeśli można, spędzimy razem sobie noc. Kwasu się napijemy porządnie. Tak, nam zapasy, szczerze mówiąc, się skończyły. Liczyłam na jakiś zakup w Erengradzie. No my właśnie ze świeżo jedziemy. Jak Nina? O, karmisz ją w ogóle? Ach, tak, paskam śmiechem. Na razie dobrze sobie radzi, wykonuje wszystkie polecenia i uczy się i ćwiczy codziennie. Jest bardzo cichą dziewczynką. Chude dziecko. Będziesz kiedyś wiedźmą, młoda? Krwawiłaś już? Nina tak patrzy na ciebie. Katiana się spyta, Nikita je przerywa. Głupia babo jesteś. Ona ma 10 wiosen, nie ma więcej. Ja mam 13. Ty 13, chyba 9 prędzej. Chuda i płaska jak deska. Mam wrażenie, że to nie te atrybuty decydują o tym, czy ktoś będzie dobrą lodową wiedźmą. Ale pomagają w splataniu. Duchy chętniej się zlatują. No! No oczywiście, że nie. A Katiana mówi, Pancho, właśnie, szanowny ojcze, zapomniałabym. Gniewpiewicz pozdrawia, bo my właśnie też z pozdrowieniami jedziemy do was. Właśnie, Nikita się odezwała. Listu nie mamy, bo kiedy miał napisać, gdyśmy mu powiedziały, że jedziemy do was, nie miał kiedy. Wyruszał do Wolcary z jakimiś ludźmi z Imperium i u samej carycy byli. Jej prośbę wykonują. Poważna sprawa. A Gniew kazał... Słucham? On sam wyzdrowił? Wszystko u niego dobrze? Tak. Kazał przekazać, byś więcej nie ukrywał żadnych demonów w jaskini, cokolwiek to by znaczyło. Ja rozumiem. Pewnie jakiś żart, bo się uśmiechał w przelocie. Tak. A cóż to za goście z Imperium? Nie wiem, to my swoje sprawy... Przekroczyli nielegalnie granicę czy coś. Jak się do carycy dostali, to chyba raczej nie. No nie, pewnie jesteś wysoko postawieni. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Nie, no. Nie wpierw sobie poradzi. Tak, wygląda na takiego. No cóż, siostry, cieszę się, że mogłyśmy się spotkać. No chodź, nie gadaj, jakbyś miały się już żegnać. Chodź, napij się kwasu. No, usiądziemy tutaj troszkę. Zmarznięte kości trzeba troszkę przy ognisku rozgrzeć. Patrzę na nie, jakby były trochę takie nienormalne, tak? Na rozgrzeć? A wy do Erengradu? Aha. Tak. Aż to was tam niesie. Zamierzam odwiedzić Dom Mrozu. I no, mam nadzieję spotkać się z matkami. To tam nam matek to tam za dużo już nie zostało. Wiecie kto został? Właściwie to teraz... Momencik, już ci to... Albina tylko jest teraz przewodniczącą, matką przełożoną. Albina? Tak. Młoda kobieta jeszcze, ale Jak sama wiesz, mamy dość mocny proces rekrutacji w ostatnich latach. Niestety burza chaosu się przewinęła i większość wiedźm to młode dziewczyny jeszcze. Toż to rybiata i to... Trochę czasu minie, zanim odbudujemy się to, co było przed inwazją. Ale tylko ona jest w Domu Mrozu? Nie, są jeszcze inne siostry. No, ona jest najstarsza. To tak, tak. To nie to, co kiedyś. Młody pije? Patrz na Otfrieda. A, tak, tak. Tak, co to pije. Ile masz lat, chłopcze? 17 wiosen już. Już. Skórki już. Tak to mówię. Tak, to już dla niektórych to pół życia żeś już masz za sobą. Masz chłopcze na pisze. No by nie tego lepszego. A to wszyscy do domu? Pochylam się na chwilę do Pancho i cicho mówię do niego. Zresztą naprawdę jest tylko jedna matka i to jakaś młoda, że warto było pokazać te symbole siostrom. Jezu, myślałem, że znowu mi zacięło, taka cisza i tak patrzę... Nie, uff. Nie przerwam. Bolał... Nie wiem, czy chciałbym mieszać siostrzeństwo. No bo to ja do domu. Do Erengradu, ty znasz, skierują jakby sprawy świątyni. Musimy tam parę rzeczy chcemy pozałatwiać w dużym mieście. Prowadzimy badanie nad starożytnymi tekstami. I zastanawialiśmy się, czy niektóre symbole, które napotkaliśmy, miały coś wspólnego z tutejszą historią, językiem i tak dalej. No, poważna sprawa. Myślałem, że będzie się ojciec teraz grzał w świątyni w słoneczku swojej bogini. A to jest bardziej ważniejsza sprawa. Nie jestem człowiekiem, który lubi, zwłaszcza jeszcze w tym wieku. Myślę, tak, że jeszcze nie... Gniewpiewicz mówił. Kapłan praktyk. Tak? Zgadza się. Dobrze. Tak. Faktycznie, przypomniałem sobie. Kapłan praktykujący. Mam się ciebie da... Jak kiedyś będę stary, to posiedzę w świątyni, pogrzeję się przy kominku, a teraz jest jeszcze czas czynów. Nie powiem, żeby... biblioteka... Nie, wy nie byliście w Erengradzie. Biblioteka właściwie została zniszczona doszczętnie i spalona przez wojowników chaosu podczas poprzedniej inwazji. I jeszcze to tak właściwie nie... Znaczy świątynia Wereny została odbudowana, ale teraz bardziej zajmują się strażowaniem, pilnowaniem porządku, a nie zbieraniem ksiąg. Czy Dom Mrozu utrzymuje jakąś swoją bibliotekę, która może mogłaby nam pomóc? Myślę, że dom Mrozu Gloria, to myślę, że to jest pierwsze miejsce, gdzie powinna się udać, żeby po wiedzę. Czy w Erengradzie mieszka na przykład, to jest miasto, z tego co rozumiem, które ciągle ma wjeżdżających, wyjeżdżających i bardzo różnych ludzi z różnych stron świata. Czy mieszka tam może jakiś, nie wiem, uczony? Czy ktoś, kto... No, nie jeden. No mów, przepraszam. Wiem, ale... Czy ktoś się w jakiś sposób może wyróżnia, czy ktoś jest tam, do kogo ludzie przychodzą po informacje, po wiedzę? Jakiś taki mag wierzy. Wiesz, Gloria, wiesz, to nie za bardzo jest miasto uczonych. To jest bardziej miasto prowadzone przez gildie handlowe i tam pieniądz krąży z rąk do rąk. Kupić informacjami. Informacjami tak, ale to chyba nie takie informacje ciebie interesują, na przykład gdzie można tanio kupić, jaki statek przypłynie, kto kiedy gdzie odpływa i jakie nielegalne towary można zakupić. Jakie będzie trwało na dane towary. Więc w kwestii wiedzy starożytnej, tajemnej, Gloria, to jedyne co mogę zaproponować to przejście do świątyni Wereny. Dom Mrozu na pewno. Ale kochana siostro, naprawdę nie wiem czego dalej szukać. O co chcesz skorzystać z mądrości czerpanej z mocy Tora i z energii piorunów przez braci dbających o kontakt z niebem? Nie, już się przekonaliśmy, raczej czerpią swoją moc z czegoś innego. Więc... Tak, słyszałyśmy właśnie, całkiem niezła robota. Podobno, żeście jakiegoś demona nawet wypędzili. Tak, to prawda. No o tym właśnie pana Piewicza, który również z nami ramię w ramię stawał wobec demona. No, dobry chłop. Dobry chłop. I wy teraz wracacie do... Gdzie właściwie jedziecie? Jedziemy do Kislewu. Musimy przewieźć listy powrotne z Domu Mrozu. I potem właściwie mamy, na północy mamy na zimę mamy zwiat do zrobienia. Troszkę nam się sytuacja komplikuje w Bolgasgradzie i caryca chce przyjrzeć się nieco bliżej. Podejrzenia są o próby przegonienia świątyń, właściwie wyznawców innych bóstw stamtąd. Nie będę was, bo nie będę was w to wciągała, no ale właśnie musimy zrobić troszkę zwiadów. Przepraszam, z tego co ja wiem, czy ta miejscowość jest daleko od Boskiej Skały? Czy... O, no, pół Kislewu. Okej, rozumiem. No. Jest teraz w połowie, pomiędzy Erengrad jest praktycznie, wy jesteście pod Erengradem, więc Erengrad jest na jednym kawałku, Prag na drugim końcu, Bolgasgrad akurat na środku. A co się dzieje w tym Bolgasgradzie? I czy możemy wiedzieć? Powstał, no, przyjaciele naszej siostry są też naszymi przyjaciółmi. Powstał kult, który zaczyna też mocno rekrutować i mamy podejrzenia, że rekrutuje nekromantów. Jest tam świątynia Amora, która się bardzo bacznie przygląda temu, ale caryca nie chce wysyłać tam jeszcze od wojsk, żeby zrobić porządek siłą. Co za przeklęte plugastwo na się. Pierwsi ludzie zaczynają opuszczać miasto i sytuacja robi się nieciekawa, ale wydaje mi się, że w przeciągu do następnej zimy zostanie to wszystko załatwione. Miejmy nadzieję. Dobrze, posłuchajcie. Zdrowie. Tak jest. Zdrowie. Napiliście się kwasu przepysznego. Zdrowie. I Basia, zapytam się ciebie, powiedz mi, jak ty stoisz z czasem? A jeszcze jakieś 15-20 minut? Dobra, pół godziny? W porządku. Dobra, w porządku. Czy mogę trochę przyciągnąć, nie? Ona podejrzewam poczeka, bo jej napisałam, że zaczęliśmy trochę później, nie? No dobrze, to w takim razie słuchajcie, coś sobie tutaj sobie coś opuszczę. Dobra, bo jednak chciałbym skończyć... Czy wiesz, jak masz jakieś tam sceny, to spoko, nie ma sprawy, no najwyżej zacznę, czy za 45 minut też nie jest jakiś wielki problem. To troszkę przyspieszymy wasze rozdawanie punktów najwyżej, dobra? Okej, nie ma sprawy. Ukrócimy. Posłuchajcie, Nikita oraz Katiana bardzo chętne były do napicia się kwasu i bardzo zadowolone ze spotkania z Glorią. Jeszcze ta zima nie zmroziła ich całkowicie, żeby być poważnymi wiedźmami lodowymi. No ale spotkanie na stepie zawsze jest okazją, żeby się napić. Więc mieliście warty, jedna nawet z nich pomogła wam w tym, więc mieliście trochę mniej do pilnowania. Ranek chłodny, szron się zbiera już na wysokich trawach stepu. I zebraliście się, zbieracie się po porannej toalecie. Po śniadanku. Gloria, w takim razie my nie jedziemy już do was, odbijemy sobie na stolicę. Tak. Powodzenia w drodze, siostro. Miło było ciebie, siostro, spotkać jeszcze. Uważaj. Szkoda, żeś mężatka, bo Piewicz przystojnego brata ma w zbrojnych. Żartuj, ojczulku, nie napinaj się, tak by ci wszystkie promyki ze słoneczka odpadną i co będzie? Wcześniejsza zima. Pewnie wszystko się zamrozi. No... Jak wy byście to znieśli? Gloria, naprawdę, gorące słońce i lodowa wiedźma. Niesamowite połączenie. Że tak powiem, co się z tego robi? Co się z tego robi? Para! A jesteście dobrą parą, więc oby wam było jak najlepiej. Siostry, po prostu jestem zachwycona. Nie znałam was od tej strony, naprawdę. Wszystkie lodowe wiedźmy, które do tej pory poznałam, jakoś nie sprawiały takiego wrażenia. Takich żartów. Właśnie żartobliwych. Gloria, powiem ci tak, teraz już jest, nie dość, że jesteś jedną z naszych, ale wiemy, że albo Harkat tak cię wyszkoliła, albo masz naturalny talent, albo jest jeszcze coś innego, żyjesz dużo dłużej niż my. Nie wiem od ile, jak długo miałaś tych zim, żeby ćwiczyć kontakt z duchami lodu, ale jesteś jedną z najpotężniejszych i wiemy, że kiedyś obejmiesz całe nasze siostrzeństwo. Och. Więc to, że jak my poznałyśmy się rok temu, nie znałyśmy ciebie właściwie i kolejna dodatkowo jeszcze elfka, ale cieszymy się, że jednak może następne elfki ściągniesz do nas. Kto wie. Zajrzyj do domu Mrozu, pokaż się matce przełożonej. Obyście... Zamierzam. Ojcze Santiago, obyście znaleźli to, czego szukacie. Dopilnuję tego. Czy coś przekazać Gniewowi, jak go spotkamy? Tak, proszę go pozdrowić i oczywiście nie będzie mnie teraz jakiś czas, ale żeby nas kiedyś odwiedził. Tak, to prawda. Niech będzie miał czas. Chętnie się zobaczymy z nim znowu. Zawsze będzie wdzięcznym, witanym gościem na Boskiej Skale. No to przekażemy. No to trzymajcie się. W drogę. Siostry. Spokojnie. Słuchajcie, odjechały. Zostawiłem was. No i my również ruszamy. Mhm. Dobra, w drogę do Erengradu. Ulfman mówi, przyznam, że to były chyba najmilsze lodowe wiedźmy, jakie przyszło mi spotkać, a właściwie dopiero wiele ich nie spotkałem, ale inne opinie są na ich temat. Ja mnie rozprzestrzeniała tutaj, mam wrażenie, że utrzymujemy wizerunek. Nie wiem, gdzie skojarzyłaś, ale ty jesteś lodową wiedźmą. One właśnie były najmilsze. Nie miałem nie tego na myśli. Nie to miałem na myśli, absolutnie. Oj, tam panczo, nie czepiaj się. Nie. Dopiero pozorom nie przeszkadza mi, to nie chcę robić wrażenie sympatyczne. Gloria też z bliska jest miła i słodka. Czy możemy przestać rozprzestrzeniać jakieś dziwne, nieprawdziwe plotki? To odwracam się i wsiadam na bus. Nie, ja rozumiem, że musicie... A może to tylko taka gra? Wy też jesteście agentkami carycy. No ale... Może chodzi o wizerunek na zewnątrz, ten publiczny, tak jakby. Inaczej, zawsze jest inaczej, jak się człowiek spotyka we własnym gronie. I mam go. Z przyjaciółmi. Tak, to tak. No to dobrze było je spotkać. Dobrze wiedzieć, że tak trochę ociepliły ten wizerunek w moich oczach. Na pewno. Słuchajcie, ruszacie... Tak, ruszacie dalej. Ruszamy. Dobra. Słuchajcie, kolejny dzień, cały dzień wzdłuż klifów nad Zatoką Kislewską. A dalej za klifami tylko Morze Szponów. Za nim Dzika Norska, ale ważniejsze jest to, co tu i teraz. Czyli wy, zbliżający się do Erengradu. Podobno miasto zostało całkowicie splądrowane podczas burzy chaosu, jak mówi Ulfman. Ale równie szybko odbudowane po zakończeniu wojny. Przede wszystkim dzięki napływającym statkom handlowym błyskawicznie postawiono na nowo niemal wszystkie budynki. I znów stoją świątynie, gildie, zamek Eleny Jewszenko, dom Mrozu, urzędy, domy mieszkalne. A powiada się, że miasto było płaskie jak step. I to właśnie bojara Elena, która w wojnie straciła męża oraz lewą rękę, doprowadziła do odbudowy i ponownej chwały całe miasto. Kobiety, jak widać, mają zdecydowanie więcej do powiedzenia w Kislewie niż w Imperium. Step nie jest ciekawą krainą do podróży. Oczy was bolą od patrzenia w dal. W Imperium przynajmniej na drzewach pobliskich zatrzymuje się wzrok, a tutaj biegnie aż po horyzont. Kilometry macie już za sobą. I już jutro powinniście dotrzeć do podmuru Erengradu, co może zmienić wasze życie. Na razie na kolejny wieczór trzeba poświęcić na rozbicie obozu. Rozbijamy się. Po kątach. Znowu wyznaczamy warty, ten sam. To jakie mamy plany? Najpierw bezpośrednio do... Słuchajcie, nie chcę tlać tutaj czasu, więc idziemy prosto do domu Mrozu, potem świątynia Wereny, jeśli nas wpuszczą. Sprawdzimy, czy jest tam cokolwiek, co może nam pomóc i ruszamy do Hochlandu, bo tam mamy najpewniejszy trop. Dla mnie brzmi dobrze. Jaką drogę wybieramy do Hochlandu? No tak jak planowaliśmy. Czy mamy mapę? Sugerujesz, mamy mapy? No tak, ja sobie wszystko sobie przerysowałem. Teraz tak, Erengraduj na Middenheim, na drogę do Middenheimu, tak. Na południe, w Ferlangenie. Diego, pomóż. Skręcamy na Wolfenburg. Tak, Ferlangen. Ferlangen właśnie. Pierwszy napisałem. Ferlangen skręcamy na Wolfenburg i z Wolfenburgu prosto do Hochlandu przez Fort Schippel. Rzeką bieg Wilka, a potem ta rzeka zmienia się w Kiefer. Znajdziemy jakąś. Masz jakąś krótszą drogę? Propozycję? To znaczy krótsza odległościowo tak, ale musielibyśmy, no nie no, musielibyśmy porzucić wóz. Nie. I trzymamy ścieżką przez środkowe góry, ale ja teraz bez mojej nogi nie za bardzo. Nie, powiem, będziemy możliwe, że będziemy potrzebować tego wozu w drodze powrotnej, więc... No właśnie, więc... Bierzemy tą trasę, dlatego że jakby na przestrzeni 700 km skróty nie muszą być tak istotne jak to, żeby każdego dnia jakby przemierzać taką samą odległość. Tak, w górach nie wiadomo gdzie utkniemy. I... Nie będę ryzykował. Już się nabiegałem. Po minięciu Wolfenburga moglibyśmy przejechać pod zamkiem Langster i przez Esk, nasze rodzinne miasto od Frida i moje, ale właściwie... Tylko właśnie powiem tobie, że nie wiem, czy będzie to bezpieczne przez Esk podróżowanie. Z tego co pamiętam, to Tomasz mówi, że orkowie tam się zalękli, czy? No to nie, to na pewno nie. Dobrze, ale mieliśmy przecież trasę jakby ustaloną w świątyni i czemu mielibyśmy ją zmieniać? No pasowało, było to najkrótsza, taka najbardziej porządna droga. No tam jakby nikt nie miał obiekcji, więc... Tak, trzymamy się tego co mamy, chyba że po drodze dowiemy się o jakichś trudnościach na tej trasie, wynikających z jakichś innych okoliczności. A tymczasem do Erengradu. Spieszmy się. Dobra. Słuchajcie, w takim razie idziecie... Czym prędzej spać, dzielcie się na warty i szczęście jest takie, że na stepie jest dość spokojnie. Następnego dnia po śniadaniu, szybkim zebraniu się, wyruszacie w dalszą drogę, aż w końcu przed wami Erengrad, najwspanialszy port Morza Szponów, brama urodzaju Kislewu. Temu nadmorskiemu klejnotowi, który wyrasta przed wami i kąpie się w blasku słońca, niegdyś nie mogła oprzeć się caryca Szoika. Wygnała Ungołów i wprowadziła gospodarów, odbudowując miasto i zaludniając je na nowo. Wspaniałe miejsce handlu z całym starym światem, a nawet elfami z drugiego końca oceanu. Każdy tu podobno może w jeden dzień zrobić interes życia. Podobno mówi się, że w Merinburgu można kupić wszystko, ale to w Erengradzie można naprawdę zarobić. Tutaj podobno nawet piraci uczciwie żyją. Wiedzą, że nie należy zadzierać z lokalnymi bojarami, bo lepiej robić z nimi interesy niż walczyć. Miastem i tak rządzą gildie, mając dużo większą swobodę w decydowaniu o lokalnym prawie. Caryca dostaje więcej złota do skarbca, ale za to nie wtrąca się tak bardzo w interesy Erengradu. Zanim docieracie do bram miasta, mijacie duże obozowisko Ungołów. Powiadacie, że niektórzy Ungołowie wolą żyć uczciwie, a niektórzy wolą po prostu zabierać innych. A ci wyglądają na... Właściwie to nie wyglądają na żadnych. Ale na pewno na takich, z którymi lepiej nie zadzierać. Czyżby te chaty, namioty i prymitywne zagrody tworzące duże obozowisko, czyby to były te resztki potomków niegdyś dumnych Ungołów zamieszkujących te tereny? Nie wiadomo. Co robicie? Wjeżdżamy przez bramy i przy bramach chciałbym się... Jak będziemy jechać, to chcę obserwować jakimś lokalem, gdzie ewentualnie mógłbym ze swoich znajomości złodziejskich użyć. Dobra. Słuchajcie, podjeżdżacie jednak do bramy północnej. Ona jest otwarta. Od niej właściwie na zachód, naprawdę niedaleko jest do urwisk nad Zatoką Erengradzką, czyli mniejszą częścią Zatoki Starowockiej, będącej mniejszą częścią Zatoki Kislewskiej. I z wysoka widzicie port, który powierzchnią przewyższa bardzo duże miasta. Żagle na jesiennym powietrzu wyglądają jak setki liści puszczanych na czystej powierzchni jeziora. Dawno już nie byliście, słuchajcie, w tak ogromnym mieście. Brama otwarta, podjeżdżacie, jest obwieszona ulotkami, afiszami urzędowymi, listami gończymi i plakatami reklamowymi. O dziwo, nikt was nie zatrzymuje, choć ściągacie uwagę zarówno strażników, jak i przechodniów. Widzicie, że jest punkt mytniczy, punkt celny właściwie. Czy ktoś tutaj... Znacie się trochę na Kislewie. Prawo? Ktoś? Nie, prawo chyba nie. Ale wiecie, że jak niczym nie handlujecie... Ulfman też mówi, że nie macie nic do oclenia, więc właściwie wjeżdżacie. Chciałbym się na bramie zapytać strażników, zapytać się, tak, gdzie jest Dom Mrozu. Podchodzi do was. Dom Mrozu, panie, tutaj sobie zjedziecie kapkę w dół. Trzeba przejechać przez tę gorszą dzielnicę, a potem do Wysogrodu i jak widzicie tam ten czubek wzgórza i ten bardzo wysoki budynek spiczasty, to nie jest Dom Mrozu. To jest świątynia Tora. I na lewo od niego połyskujący w słońcu to jest tam Dom Mrozu. Super, dziękuję. Dziękuję. To pan może od tej bogini nowej na północ Boskiej Skały? Myrmidii, tak. Tak, jestem przywódcą tego kultu. Pan Jose Santiago. Popatrzył na ciebie. Proszę, że słyszeliście o Myrmidii. Cieszę się, że słyszeliście panie o Myrmidii, patronce wojny. No, bo od razu usłyszeli. Dobrze, co robicie? Jedziemy tam, Ulfman mówi, ja wiem, gdzie Dom Mrozu jest. Może jakiś nocleg dziś załatwmy sobie. Co załatwmy? Przepraszam. Nocleg. A to możemy się zdążymy. Południe jest, zdążymy. Albo tak, no i tak zresztą ja do Domu Mrozu będę wchodzić sama, ewentualnie z Pancho tylko, więc możemy się podzielić i my pojedziemy tam i zdobędziemy informacje, mamy zwoje też przy sobie, a wy możecie jakby rozejrzeć się po mieście i znaleźć nam odpowiednie miejsce do spania. Wy wzięliście te zwoje Ciemnej Damy? Tak, ja ich nie spuszczam. Nie, ja musiałem je zostawić tej. Zostawiasz je tym Wigo i temu drugiemu. Tak, one zostały z Wigo. No się, bo nie pracować mieli dalej nad nimi. Tak, dobra. No ale mamy te symbole jakby przepisane, więc chcielibyśmy... Dzień po wyjeździe. Kurde, gdzie są te? Dwa dni. Zostawiłem. Święte pergaminy. Dobra, słuchajcie, wjeżdżać. Możemy się podzielić. Tak? Halo? Znaczy, ja jestem. Halo? No. Wszyscy zamilkli po prostu. Ulfman mówi, ja wiem, gdzie jest ta świątynia. Ale co, przepraszam cię, ale dwóch ludzi mnie już wysłała, żeby znaleźli karczmę. Panie Ulfman, zna pan to miejsce? Bo pan tutaj żyje, tak, prawda? Jest. Nie mieszkam. Daleko stąd, ale znam. Będziemy mijali dzielnicę imperialną. Tam jest karczma. No to tam pana zostawimy, a my sami pójdziemy do Domu Mrozu, dobrze? No dobrze. Po co my tam akurat jesteśmy? Dlatego, że ostatnio świetnie poszło ci w księgach. Jeśli dostaniemy dostęp do Domu Mrozu, to będziesz je przeszukiwał razem z nami. Tak, wygląda na to, że to jest najbardziej inteligentna. Znaczy ja jestem trochę bardziej inteligentna niż ty. Masz artmetykę. Czy co tam? Geniuszem. Geniuszem jesteś. Jesteś dobry w księgach. Jesteś dobry w księgach, w bibliotekach. Dokładnie. Słuchajcie, wjeżdżacie, tak? Ulfman dalej was prowadzi. W mieście jest ogromny ruch. Wiecie, ludność tutaj uwija się z interesami, by móc zamknąć się w ciepłym domu na czas srogiej zimy i każdy przed tym chce zarobić nieco grosza. Nawet Przez chwilę w waszą stronę zmierzał miejscowy Rajfur, próbując pewnie zainteresować was jakąś portową speluną i obietnicą łatwych kobiet. Lecz właśnie to spojrzenie, które Basia teraz zrobiła do kamery, właśnie to chłodne spojrzenie Glorii sprawiło, że jednak odszedł przemyśleć swoje życie. Zastudziło jego sapą. Tak, dokładnie. Chciałam się tak głowę jak odchodzi. Słuchajcie, Ulfman prowadzi was, wiezie właściwie do domu Mrozu, a żeby dostać się do niego, najpierw przejeżdżacie przez biedniejszą część Erengradu. Nie zdążono jeszcze jej odbudować, a może po prostu nikomu tak naprawdę na tym nie zależy. Poprzedni mieszkańcy nie mieli dokąd się udać, gdy armia chaosu zniszczyła ich domy. Szybko powrócili i zamieszkali w ruinach własnych kątów. Teraz dookoła was to są ledwo stojące, rozpadające się chałupy. Między nimi są namioty, chaty pobudowane ze śmieci, starych beczek, resztek powozów, połówek drzwi, łodzi wiosłowych i też podartych żagli. Nie wiecie, czemu ludzie się decydują mieszkać tutaj, gdyż przejście też jest trudne z powodu głębokiego błota. Zjechaliście wyjątkowo nisko. Ta część musi być tak nisko osadzona, że zalewanie ulic jest tutaj regularnym utrudnieniem. Rzeka Linsk jest zarówno darem, jak i utrapieniem. Przejeżdżacie, kierujcie się w stronę Wysogrodu. Części miasta usytuowanej zdecydowanie bliżej bogów. Lecz zanim tam docieracie, na kolanach w błocie drepczą do was żebracy. Błagają o kilka pensów na chleb. Teraz dopiero czujecie zagęszczającą się atmosferę fekaliów i zgniłego sera, co może oznaczać jedynie infekcję ran i gangrenę u tych ludzi. Panie, chaos zabrał mi rodzinę, musiałem zjeść własne nogi, by przeżyć. Dajcie, panie, parę pensów. Panie, idziemy dalej. Ktoś inny, proszę, na kostkę dla pieska. Czepiają się wozu, wiesz. A nie, do miska. Ja nie będę ten i coś tam im paruję po pęsie. Tak jak... Przepraszam, co robisz? Podarowuję im po pęsie jakoś. Otfried sięga do sakiewki i widzi, że ma tylko 38 złotych monet. 0 srebra i 0 miedzi. Szlachta płaci złotem. Macie jakieś pęsiaki? Rzuć jedną złotą monetę między nich. Pan, czy jesteś kapłanem, nie mówisz takich rzeczy. Nie, żartuję sobie. Pan, czy poważnie? Pani, bogamy. Mam 7 dzieci. Dziadku, masz coś rozmienić? Otwórz, proszę, twoje te... Czy widzę kogoś faktycznie ten chorego? So, oni capią od chorób. Wziął... dał ci sakiewkę, Otfried. Weź coś tam wygrzeb. Weź tam rzuć, niech odejdą. Ale daleko rzuć. Jeżeli są jakieś pęsiaki, to... Dobra. Dobra, rzucasz te pensy. Rzuć sobie, Otfried, K10. Na obrażenia. 10, poginęli wszyscy. No, K10. No już rzuciłem, 2. A, 2. Wiesz co, no to 2 tylko odeszło, ale 8 jeszcze zostało przy was. Panie, nam też. Nam też. Kijem tam od Ulfman próbuje ich odpędzić. Dobrze, odstąpcie ludzie. Dobrze. Wystarczy. Daliśmy już za ile mogliśmy. Znaczy wy jedziecie przez... Toczycie się. Słuchajcie, o dziwo nie ma strażników, którzy mogliby wam pomóc w tej sytuacji. Jesteście jedynie obserwowani przez spluwających na ziemię oprychów, szukających chyba łatwiejszych zdobyczy niż kapłan, zwadźca, zabójca i lodowa wiedźma. Akawata. O, przepraszam pana, myślałem, że jest pan zabójcą. Słuchajcie, jedziecie dalej i wreszcie Wysogród. Im bliżej nieba, tym bezpieczniej, ale też zamożniej, jak widać. Dzielnice wybudowane na wzgórzu, zwróconym ku zatoce. Tutaj domy nie są zalewane, brudy mieszkańców Wysogrodu spływają do dolnych dzielnic, stanowiąc rarytas dla mieszkańców tych dolnych. Widok też jest przepiękny. Zapach starego sera i brudu ze stóp ustąpił zapachom z domowych kuchni albo sklepów z perfumami. A się zatrzymujecie. Patrząc nieco w górę, widzicie czubek wzgórza zakończony świątynią Tora i czubek domu Mrozu nieco po lewej. A Gloria ciebie... perfumy. Ale jedziecie się do twierdza. Wyciągam ten... nie wiem, ile kosztują perfumy. Tutaj, około 10 koron. 10 koron! Są. Nie odwracam się do Otfrieda, jedziemy dalej. Zbieram na konia. Coś chciałaś powiedzieć chyba, Gloria, co? Przemyślałam to i chyba jednak nie. Anczota, twoja świątynia musi zacząć zarabiać. Do tematu. Macie trzy. Słuchaj, jakby co ze świątyny pieniędzy, masz na 3 wciolki perfum. Jak co to tak? Bierzemy chłopów kierat, tak? Nie. Pięknie pachniesz taka, jaka jesteś. Jedziecie dalej, przyjeżdżacie, słuchajcie, dzielnica imperialna. Imperialni imigranci. To najliczniejsza grupa niekislewitów w mieście. Mimo to jest ich niewielu, a dzielnica jest dość mała. Oczywiście musieli postawić w samym środku świątynię Sigmara. Oczywiście i to całkiem nową. No tak. Stara pewnie została zniszczona w pierwszej kolejności, gdyż wyznawcy chaosu kochają młotodzieżce i jego bandy łysolców. Ale trzeba im coś jednak przyznać. Może nie mają włosów, ale czegoś się nauczyli o swoich krasnoludzkich braci. Budowania z kamienia. Świątynia wygląda jak forteca. Nie tak imponująca jak na boskiej skale oczywiście, ale jednak. A dalej miecie imperialny konsulat. Lecz nie macie tam żadnych interesów póki co. I oto pierwsza karczma, nie będąca kompletną rzeźnią dla zdrowia i dla portfela. Lśniąca kometa. Oczywiście jak imperialni mogli nazwać tawernę. Ale jest to tawerna, która przypomina wam, że właśnie tego w Kislewie brakuje. Przydrożnych karczm. To jest piękne w imperium. Nawet w ciemnym lesie imperialni karczmę przy drodze postawią. Przed tym przybytkiem stoją 2 ławy. Miła karczmarka macha do was białą ściereczką, zaprasza do środka. No dobrze, no to panie Ulfman, pana chyba tutaj zostawimy razem z tym powozem. Dobrze, czemu nie? To dobre miejsce. No i a wy chyba możecie pójść z nami. Patrzę na Otfrieda i na Diego. Nie wiem, czy przy pierwszym spotkaniu was tam wpuszczą, ale myślę, że dobrze by było mieć dostęp do biblioteki. Od razu mówię, Gloria, jeżeli ty możesz wprowadzać gości. Tylko, że coś za nim powiedziałem. To w takim razie tak, chodźmy. Dobrze, to Ulfmana zostawiamy tutaj i ruszamy. Tak, ja wam absolutnie nie jestem potrzebny. Co, ja bym może wolał się pokręcić, pooglądać miasto, może czegoś się dowiem. Ty się lepiej chłopcze się... W obcym mieście chcesz się kręcić. Samemu? Nigdy tutaj nie byłem, więc chciałbym zobaczyć. Jeszcze ci jakieś złodzieje, wiesz, zaproponują ci, na przykład powiedzą ci, weź tę paczkę i zanieś ją pod ten adres, a ty pewnie to zrobisz. Więc lepiej nie. Nauczyłem się już nie ufać starszym osobom, którzy mają genialne plany. Trzymaj się. To zazwyczaj to się kończy trochę... Trzymaj się wielebnego. Musisz mnie asekurować, chodź. O, trzymaj się wielebnego. Później będzie na to czas. Jak my zostaniemy w bibliotece na 10 godzin. Pamiętaj, Otfried, kto ma w pobliżu kleryka, tego bieda nie tyka. Patrzę na swojej sakiewki, myśląc o tych perfumach. No to biedy dużo brakuje. Idźcie, poczekam, zajmę się końmi i zobaczymy się później. No. Jak co, to ja daję szylinga obsłudze, żeby tam ktoś pomógł nasze rzeczy podnosić. I... Ulfman wziął, dobrze, już ja wiem tutaj komu dać i ile, już bez przesady. Ale szylinga ci odpiszę. Idziecie dalej? Tak. Tak, słuchajcie, przechodzicie przez dzielnicę imperialną, tutaj domy odrobinkę inaczej budują, ale w końcu dochodzicie. Dom Mrozu, wieża lśniąca. Robert wyłączył kamerę. Jestem. Tylko mi się... Dobra. Dom Mrozu, słuchajcie, piękna wieża, lśniąca w słonecznych promieniach popołudnia. Dla wielu jest to widok iście magicznych, lecz ci, którzy byli w stolicy Kislewu. Mówią po prostu... Tak jak wy. Słuchajcie, to jest właśnie erengradzka świątynia, siedziba, przepraszam, wiedźm lodu. Tu się spotykają, tutaj debatują, tutaj zajmują się tajną ochroną państwa oraz samej carycy. Nie wtrącają się w politykę, lecz też nie dają innym ingerować w ich wewnętrzne sprawy. Podchodzicie pod sam budynek. Moment, co stoi obok? O, jest troszkę pustej przestrzeni, jest trochę główniejsza droga prowadząca do, na wzgórze do świątyni. Ale są jakieś budynki obok? Ale nie jakieś urzędowe. To właśnie bardzo dobrze. A jakie są? Po prostu mieszkalne? Tak, tak, wygląda na mieszkalne. Może jakiś sklepy. Podoba mi się ten plac. Jakby to się wyburzyło, to tutaj założę swoją placówkę drugą. Tu będzie druga świątynia. Ale pokazujesz na Dom Mrozu i mówisz jakby coś... Rozwiń swoją pierwszą placówkę, a nie mieć o drugiej. Trzeba patrzeć ledwo wszędzie. Ważnie. Tu postawię, żeby wiedzieli. Ale czekaj, ty pokazujesz, że na Dom Mrozu mówisz jakby to się zburzyło, to tu będzie placówka? Nie, obok. Pytałem się, jak jest obok. Wie, że tutaj budynek Mrozu, a obok będzie świątynia Myrmidii. Tam gdzie jest świątynia Tora, tam będzie... Słowa, bo to się jeszcze wydarzy za mojego życia. Ruszajmy. Na razie jest ściernisko. Tak, tu jest ściernisko. Tak, na razie jest ściernisko. Ale nie będzie już jedno tak... Myrmidisko. Słuchajcie, podchodzicie pod Dom Mrozu. Tak, pan się rozgląda wszędzie. Piękny. Żona tutaj, ja tam. Świątynia Tora. Pięknie. Świątynia Tora się zburzy. Słuchajcie, dokładnie, świątynia Myrmidii. A ze ciebie też czeka wielka przyszłość. Jak zostaniesz faktycznie matką przełożoną, bo to wiesz, najpierw będziesz tam, potem matką przełożoną w Erengradzie, a dopiero potem w Kislewie. To tutaj będziemy pracować, że tak powiem, i będziemy na lunche chodzić razem. To za dziwne słowo, którego użyłeś, którego nie rozumiem. No, nie astalijskie. Słuchajcie, słuchajcie, a ty ze świątyni Tora tam kapłani już tak. O kurde, to on! Zamykajcie drzwi, nie ma nas. Chowamy nasze demony. Chowajcie demony! Schowajcie naszego demona. Tym razem lepiej, skurwysyn. Yes. Posłuchajcie, podchodzicie pod długie, błękitne schody prowadzące właśnie do wieży, do Domu Mrozu. Nie sprawiają nawet wrażenia, jakbyście się mieli na nich poślizgnąć. Na końcu schodów duża brama. Nasza wspólna ostrożność, żeby jednak nie wierzę temu, co czuję, tylko... Na bankiecie się poślizgnę. Dobra, Gloria. Tak jest, słuchajcie, Gloria idzie pierwsza, wy za nią. Z Niną. Tak, o, zapomniałem oczywiście. Nina jest tak cicho, że słuchajcie, jak duch. No właśnie. Zapomina się o nim. Słuchajcie, podchodzicie, bez trudu podchodzicie pod bramę. Tam przed nią młoda czarodziejka sprawuje wartę. Gloria widzi ciebie. Nie zatrzymujecie. Nisko tylko się kłania. Podchodzi do bramy. Otwiera ją. Otwiera duże drzwi dla ciebie. Dziękuję, moja droga. Nazywam się Gloria Błękit Skrzydła. Chciałabym się spotkać z matką. Santiago. Krystyno, to jest mój mąż, arcykapłan świątyni Myrmidii oraz moi przyjaciele. Chcielibyśmy się spotkać z matką Albiną. Słyszałam, że rezyduje teraz w Domu Mrozu. Tak, oczywiście. Pani, znajdziesz ją na lewą stronę. Są schody spiralne na drugim piętrze. Dobrze, dziękuję. Dam mi głową i wchodzimy. Słuchajcie, wchodzicie do środka i wnętrze przypomina pałac carycy. Byliście chyba. Czy tylko Gloria byłaś? Nie, tylko chyba Gloria, wszyscy i chyba czekaliście przed drzwiami. Czy nie, to znaczy nie. Ja z Pancho i z Glorią weszliśmy. Otfried został chyba w karczmie. Ale to nie był pałac carycy. Nie, to była Dom Lodowych Wiedźm. Ja okroniarza. Tak, ale pałac carycy i siedziba wiedźm jest tym samym. Pałac Arycy i siedziba wiedźm jest tym samym. To jest jeden budynek, to jakby inne skrzydło, ale to jest to, słuchajcie, jak Pałac Arycy. No tak, ale bez takiego rozmachu oczywiście, jak w stolicy. Gloria, słuchaj, wchodzisz i tak naprawdę instynktownie czujesz, wiesz, gdzie się udać. Mhm. Wiesz też doskonale, że mężczyźni mają całkowity zakaz wejścia, chyba właśnie, że są to twoi goście. Ich obecność jest niezbędna, no ale jak mówiłem, musisz wziąć za nich pełną odpowiedzialność, nawet za Otfrida patrzącego na ten piękny, lodowy świecznik. Świecznik. Bardzo piękny świecznik. Tak porównuję do swojego. Nie, co prawda nie tak piękny jak mój, ale... Wiesz co, łapię go za rękę, opuszczam mu ten dziwny... Schowaj to. Mamy zrobić dobre wrażenie. Ty zachowujesz się jak dzieciak. Takim pięknym świecznikiem to naprawdę zrobimy dobre wrażenie. Wiesz co, Diego, czy mógłbyś zostać tutaj z odpowiedem? Nie chodzi o ciebie, jestem przekonana, że swoim dworskim... Ja nas tutaj nie ciągłem tak, że na siłę. Tak, ja chciałem się pokręcić po mieście, więc... No właśnie, dlatego. Dobrze, chłopcze, jako mistrz cieni musisz zachowywać się cicho, więc bądź cicho. Chodźmy na górę, wszyscy. Jestem jak ciężko. Okej. Chodź pan, czy już co, łapię go tak. Dobra, we dwójkę w takim razie, słuchajcie, jedziecie. Gloria, i już wiesz, że duchy oznajmiły twoje przybycie. I słuchajcie, wchodzicie do dużej, pięknej sali, łukowe przejście, wszystko w błękicie, w śniegu, w bieli, miejsce do przyjmowania gości, długi stół i już do was idzie naprawdę piękna Albina, w średnim wieku kobieta, ale ma długie blond włosy, w pięknej sukni idzie, oprzytej futrem. Gloria! Witaj, siostro. Matka Albino, witaj. Miło cię poznać. No właśnie, nie miałyśmy przyjemności jeszcze się poznać, ale mamy całą zimę, żeby to nadrobić. Nikita i Katiana wiele mi o tobie mówiły dobrego. Mam nadzieję, że spotkałyście się. Tak. Tak się składa, że spotkałyśmy się po drodze, w drodze do Erengradu. Było bardzo, bardzo miłe, niespodziewane spotkanie. A to musi być twój uroczy małżonek. Tak. Mój małżonek, pan Santiago, arcykapłan nowo powstałej świątyni Myrmidii. Skłaniam się takim żołnierskim ukłonem. Witam, wielebny. W czym mogę pomóc? Siostro, tak się składa, że studiujemy pewne starożytne zwoje i część informacji na ich temat znaleźliśmy w bibliotece w świątyni Myrmidii. Ale tak się składa, że niektóre znaki są dla nas wciąż dość nieznane, więc wyruszyliśmy na podróż, żeby dowiedzieć się nieco więcej. Miałam nadzieję, że może siostra będzie coś o tym wiedzieć, ale Nikita i Katiana powiedziały również, że znajduje się tutaj biblioteka, z której mogłabym skorzystać, czegoś się dowiedzieć. No oczywiście, nie jest może zbyt imponująca, ale oczywiście, jest do twojej dyspozycji. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę. Cóż. Jeszcze jedno. Wiem, że być może to źródło informacji, które teraz podam, nie jest dla matki czymś wiążące, ale czuję się w obowiązku to powiedzieć. Pracujemy nad odszyfrowaniem jednych z najstarszych pism, które zostały spisane ręką świętej religii Myrmidii. Te pisma, które już częściowo po wielkich trudach udało się odszyfrować, mówią o bardzo dużej inwazji chaosu, która ma się wydarzyć i co bardzo zaskakujące, te pisma zostały zapisane naprawdę setki lat temu, a znajduje się w nich moje imię. I mówią o tym, że jeszcze za mojego życia ta olbrzymia inwazja się wydarzy. Być może nie tak odlegle w czasie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Spodziewamy się, że może być to szybciej niż myślimy. Jesteśmy wszyscy świadomi tego, co może się wydarzyć, że armie chaosu zbierają się. Inwazja, która była kilka lat temu, nie była ostatnia. I to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo, dlatego tak bardzo mocno prowadzimy rekrutację nowych sióstr. Caryza też prowadzi nabór, powiększa swoje wojska. Czy będą nas czekały bardzo, bardzo trudne następne lata. I ojcze wielebny, wiemy dokładnie. Kislew przeżył niejedną inwazję i zawsze był tarczą dla Imperium Tilei oraz także i Estalii. Dlatego właśnie tu jesteśmy, dlatego że również będziemy częścią tej tarczy, kiedy uda mi się doprowadzić moją świątynię do stanu gotowości bojowej. Absolutnie jestem bardzo daleka od krytykowania tego, żeby kierować się wizjami, czy to pochodzącymi od bogów, czy od duchów lodu. Kislew, ponieważ same korzystamy z takich możliwości. Gloria, jeżeli ty sobie też życzysz, możesz skorzystać z naszych mocy tutaj. Proponuję, możesz oddać się medytacji. Jest kamień dusz pod Domem Mrozu. Skorzystaj się, poszukaj odpowiedzi u duchów. Możliwe, że nawet szybciej i trafniej udzielą ci odpowiedzi na twoje pytania niż to, co jest zawarte w księgach. Księgi piszą ludzie. Duchy są istotami nieśmiertelnymi o nieograniczonej praktycznie wiedzy i możliwości. A dodatkowo powoli się budzą. Dlatego może ci się powiedzie. Świetny pomysł, nie pomyślałam o tym. Jeżeli ojciec Santiago sobie życzy, może sam skorzystać z ksiąg. Tak, ja i mój przyjaciel, szlachetny Diego Esteban, który jak się okazało ma nieskrywany talent do przeglądania ksiąg. Bardzo, bardzo proszę. Dobrze, w takim razie ty, moja droga, zajmij się sprawami mocy i magii. Ja i Diego udamy się do biblioteki, a może Otfried ich naprawdę pójdzie sobie na miasto. To zależy od ciebie, no jeśli... Tak, no ja sądzę, że jest wystarczająco sprytny, że sobie poradzi, no. Zmienia faktycznie czasem robi zupełnie niezrozumiałe rzeczy. Otwórz chłopcze, musimy chwilę porozmawiać. Znaczy, Otwrieda tutaj nie ma, nie, we dwójkę poszliście do tak. Glorio, siostro, jeżeli życzysz sobie, że zatrzyma się na kilka dni, no to mamy wiele pokojów wolnych. Akurat siostry jeszcze nie zjechały się przed ziemią. Często przyjeżdżają z nowymi wieściami z najróżniejszych stron Kislewu, ale niedługo wyruszą na dalekie podróże na czas zimy. Ale mamy miejsce. Myślę, że zatrzymaliśmy się już tutaj w jednym miejscu. Sądzę, że pozostanę po prostu z moimi towarzyszami, ale tak, chciałabym już dzisiaj zająć się może... Bardzo proszę, oczywiście. Kiedy oni będą przeglądali księgi. Tak, nie będę w takim razie ciebie zatrzymywała. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że ja muszę kończyć ogólnie, więc jeśli jeszcze jest coś, to no... Basia, to czy możemy w takim razie jedną scenę jeszcze z tobą zrobić? Krótko, no. Dobrze? Tak. Dobra, bo tak właśnie liczyłem, żeby o tej 13 naszego czasu, żeby to skończyć. Pancho, w takim razie wziąłeś Diego, dobra, do biblioteki. Podzieliliście się jakimiś swoimi obowiązkami, udałaś się do podziemi Domu Mrozu. Jest to podziemia, bardzo podobnie wyglądają do tego, co było w tych elfickich ruinach. Czyli na samym środku stoi ogromny głaz, który ściąga energię duchów lodu właśnie w to miejsce. Czujesz znowu, że przepełnia to ciebie mocą, energią i jakby wiesz, w najmroźniejsze dni zimy. Poddajesz się medytacji? Tak. Jak najbardziej. Tak. Przywołujesz duchy zimy, by udzieliły ci wsparcia. Byś doznała jakiejś wizji. Czujesz to, tak. Moc jest w tobie silna. Pozwalasz, żeby twoimi żyłami zaczęła płynąć żądza ku odpowiedzi. Duchy zbierają się, by tobie służyć. Powiedz, o co je prosisz? Mam zadać pytanie, czy mam cię powiedzieć, o co mi chodzi? No powiedz mi. Dobrze, chciałabym, żeby duchy mrozu udzieliły mi jakichś wskazówek dotyczących tego, gdzie znaleźć rozwiązanie naszej zagadki, gdzie znaleźć informacje dotyczące tych zwojów. Dobrze, dobra. Słuchaj, i duchy zaczynają wychodzi z pieczar pod Domem Mrozu i idzie do biblioteki, przepełniona wizjami. I Pancho, Diego, znacie ten jej uśmiech pod nosem. Po jej oczach widzicie, że nie dość, że znalazła informację o tym znaku, który uważacie, że jest w Hochlandzie, ale wiecie, że ma nawet informację o 4. znaku z pergaminów Ciemnej Damy. Ale przekażę wam je na następnej sesji. W następnym odcinku. Cliffhangery. Tak, chyba coś znalazłem. Dokładnie. Tak. Nareszcie, to wszystko... Posłuchajcie, chyba że zrobimy sobie rozdanie punktów na następnej sesji. Bo Basia musi mogę kończyć. Szybko od razu. Dobra, okej, to bardzo szybko. Mamy dokładnie to samo, bo po prostu Otfried dostaje maksa za przypomnienie sobie o tym. Ja zupełnie zapomniałam. Kiedyś to tam było, ale zapomniałam i on po prostu przypomniał nam najważniejszą rzecz w ogóle, na której chcieliśmy się skupić, więc sorry. Aha. Ale rzeczywiście... Nie, dobra, dammit. Nie, dobra, dostajesz 20, Pancho dostaje 10, bo strasznie mi się podobało. Nie wiedziałam, co zrobisz na tym chrzcie, ale strasznie mi się to podobało. Bardzo fajne teksty, bardzo fajna taka jakby msza i cud. Klimatyczna i cud, ale cud był wynikiem rzutu i to był fart. Ale wymyśliłem cud. Ale cała reszta była przygotowana i to było super. Powiedziałem, że chcę go błogosławić. Zrobiłem całą aranżację. Tak, oczywiście, więc 20-10 gotowe. Tak, oczywiście. Dobra, dalej. Dawaj, Pancho. Ja Otfridowi 20. Tak. Za dokładnie to samo, dlatego że po prostu to jest genialne. Jak mogłem o tym zapomnieć, po prostu idę się zakopać pod ziemię i nigdy nie wrócę. I jeszcze? Piękny pojedynek, więc 5 mojemu mistrzowi broni. 5. I 5 dla Glorii. Dobra. Za piękne reprezentowanie nas w Domu Lodu. I za to, co odkryłaś, a oczywiście nie powiedziałaś, bo w następnym odcinku. Diego? Ja mam tak 15 dla Pancho, za przygotowanie i aranżację i te cuda, które się działy. 10 dla Otfrida i 5 dla Gledu. Dobra. I Robert. Ja tak. 15 dla Pancho za tą całą ceremonię, za ten cud, który no, takie rzuty to bardzo zrobiły tą. Tak, zrobiły scenę. 10 dla Diego za pojedynek. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja stoczyć taki bardziej poważny pojedynek, nie tylko 1-1 i ten. No i Gloria. I Gloria 5. Nie miałaś za bardzo jakoś tak rozwinąć skrzydeł. No. Ale też. Ale była matką chrzestną. Gloria 115, Basia. Zapisujemy. Wydajemy na następnym? Tak, proszę. Dobra. Wolne. 190 punktów masz wolne, leć. Diego 115. Okay. I też ja nie mogę lecieć, bo muszę użyć tego komputera, żeby zadzwonić. Dobra, przepraszam. 365 w takim razie. Słuchajcie, powydajemy sobie na następnym. Pancho 140, czyli 165 masz teraz wolnych. I Otfried 150, czyli masz 185 wolnych punktów. Rozdamy sobie to na początku następnej. Dziękujemy bardzo widzom. Sporo się działo dzisiaj. Fajna sesja mi się bardzo podobała. Wyłączamy do następnej. Do zobaczenia.